Otwieram 54. sesję Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Panie przewodniczący, jest w korku pani Marzena Cielec. Ona za chwileczkę dojedzie, także to pani informuje. No to sprawdzimy ponownie kworum. Sprawdźmy ponownie, bo tak czekaliśmy kiedyś na pana Krzysztofa. Może akurat w trakcie powitania tutaj dotrze. I serdecznie witam. Witam zarząd powiatu Robczycko-Sędziszowskiego na czele z panem starostą Witoldem Darłakiem. Witam panią Sabinę Wlezień, sekretarza powiatu, pana Jacka Worowskiego, skarbnika powiatu. Witam serdecznie panią mecenas Bernadetę Safin-Wielis, również pana mecenasa Józefa Gudykę, ale również serdecznie witam wszystkich radnych powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, a także media regionalne. Sprawdzam kworum. Jeszcze jedna. Powinna być jedna osoba nieobecna, wyświetla się dwie. Stąd. Panie przewodniczący, skoro mamy jakąś awarię, proponuję może uczcić minutą ciszy poległych w kampanii wrześniowej. Jeżeli państwo radni się na to zgadzają. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. To jeśli jeszcze ja mogę prosić o głos. W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy w ostatnim pożegnaniu pana naszego kolegę Józefa Wątróbskiego, który też był członkiem zarządu Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, był też radnym, także myślę, że będzie to też należyte oddanie czci i pamięci tej osoby. Proponuję minutą ciszy uczcić także. Bardzo. Jest wynik sprawdzenia kworum. Jedna osoba nieobecna, 18 osób obecnych. Jest właściwy. Państwo przedłożyliście porządek obrad, ale z tego co wiem, jest propozycja zarządu powiatu, aby rozszerzyć ten porządek obrad. Pan starosta, proszę bardzo, powie o co chodzi dokładnie. Sprawa była dyskutowana już na komisjach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja rozumiem, że sesja jest w trybie nadzwyczajnym i znam zasady przeprowadzenia takiej sesji, natomiast też uważam, że mimo tego jakimiś poważnymi sprawami powinniśmy się też zająć. Dlatego jest propozycja, żeby wprowadzić do porządku obrad dwa projekty uchwał. Jedna to jest w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zmian w budżecie. Tak jak pan tutaj przewodniczący podkreślił, są opinie obydwu merytorycznych komisji. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zwrócenie się do wnioskodawcy o wyrażenie zgody, jeżeli taka zgoda oczywiście będzie, to o dalsze procedowanie tych punktów proponuję, jeżeli taka zgoda będzie, żeby punkt w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej znalazł się w punkcie 8, natomiast w sprawie zmian w budżecie znalazł się w punkcie 9. Pozostałe punkty zmieniłyby wtedy kolejność, to jest z 8 na 10, z 9 na 11, z 10 na 12. Dziękuję. Więc pytanie do wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca wyraża zgodę na rozszerzenie tego porządku, żeby na punkcie 8 wstawić punkt 10, 1 ten projekt uchwały, który pan starosta wymienił przed chwilą. W punkcie 9 byłby punkt 11 dodatkowy i 10 punkt zmieniłby swoją numerację na 12. Jeśli jest zgoda wnioskodawcy, to poddaję pod głosowanie to rozszerzenie porządku obrad. Głos w dyskusji. Proszę bardzo. Pan radny Wiesław Rygiel, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no, przyjmujemy ten wniosek jako dobrą monetę, natomiast chcielibyśmy się zorientować, skąd się bierze, że w trybie nagłym potrzebne są te uchwały. Ja o to pytałem już na komisjach, ale później koleżeństwo mnie pytało, dlaczego te uchwały są kierowane na nadzwyczajnej sesji, niekierowanej z wniosku zarządu, więc chcielibyśmy usłyszeć rzeczywiście, jakie powody są, jeśli chodzi o termin właśnie teraz, czy one muszą być teraz podjęte, skoro zarząd mógł to zgłosić przecież, jaki problem sesję rozpisać, więc nie wiemy, czemu zarząd tego nie rozpisał, korzysta z naszego wniosku, więc chcemy poznać powody, czy terminy są rzeczywiście takie istotne tutaj. Bardzo bym prosił o kilka słów objaśnienia. Pan skarbnik, no tak, sądzę, że jest to wykorzystanie okazji, że jest sesja nadzwyczajna zwołania, żeby nie zwoływać co dwa tygodnie sesji nadzwyczajnych, a niestety musimy się liczyć z takimi ewentualnościami, że te sesje będą zwoływane na wniosek niektórych radnych, stąd też no tylko chyba ten motyw, a także wykorzystanie tych środków do końca września, o czym skarbnik był uprzejmy już na komisji poinformować. Ale nie ma problemu, żeby tu cała rada dowiedziała się. Panie skarbniku, bardzo proszę. Jeżeli można, jeszcze ja proszę o głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przychylam się tutaj do pytania pana Wiesława Rygla. Przede wszystkim nie dostaliśmy żadnych materiałów dotyczących tych uchwały. Poza tym no, pan mówi, że sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym, no ale przecież regularne sesje chyba w końcu państwo też zaczniecie zwoływać, tak? Takie jak były po inne lata. Więc no, jak, początek września, nie planowaliście zwołać sesji w ogóle? We wrześniu. We wrześniu? Minimalna ilość sesji na kwartał, która powinna być zwołana, to jest jedna, prawda? To jest minimalna. Tych sesji w tym kwartale już było kilka. Minimalna, stąd też, szanowni państwo, trzeba się wziąć do pracy. Stąd też tak naprawdę ilość tych sesji już wyczerpała do końca roku możliwości zwoływania sesji, ale sesje będą zwoływane, sesje, bo pan, taka pan będzie potrzeba. Taka pan wspomniał o minimalnej ilości, no. Natomiast jeżeli jest potrzeba, to się zwołuje sesje nadzwyczajne, a jeżeli macie państwo potrzebę przegłosowania jakiejś uchwały, to trzeba to zrobić w trybie normalnym, trzeba przekazać materiały radnym, bo tak na dobrą sprawę nie ma zgody na to, że będziemy głosować coś, czego nie mieliśmy możliwości przeczytać, sprawdzić. Szanowni Państwo, to jest jakaś szopka. Można zadać pytanie, czy ta sesja nadzwyczajna to była taka rzecz, która musiała być zwołana. No ale to już poza komentarzem. Pan starosta zgłosił się, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, jeszcze Pani Dyrektor Cesarz ewentualnie odnośnie tej drugiej, tutaj skarbnik wytłumaczył jedną. Natomiast Szanowni Państwo, czy jest potrzeba zwoływania sesji nadzwyczajnej po to, żeby zrobić zmiany w prezydium Rady? Do tego jest potrzebna sesja nadzwyczajna? A co takiego niby się wielkiego dzieje, że tak to jest pilne i takie naglące? Państwo, przypominam, tworzycie pewien precedens w tej Radzie. Czy sesje nadzwyczajne pod rząd jeszcze nigdy nie miały miejsca, ale oczywiście takie prawo do tego macie. Natomiast chciałbym tu też, żeby wyraźnie zabrzmiało, że taka praca Rady, a tym samym całego starostwa, urzędników odpowiedzialnych za te decyzje, które my tutaj poddajemy, to nie jest usprawnianie Rady, nie jest usprawnianie, przepraszam, pracy samorządu, tylko utrudnianie i wprowadzanie pewnego chaosu. To żeby Pan Radny Broda miał świadomość tego, że takimi działaniami nie wprowadzacie tutaj porządek, pewien spokój, tylko chaos, determinację i dziwne zachowania co niektórych w ogóle osób związanych z funkcjonowaniem tego samorządu. Jeżeli chce coś zabrać głos Pani Frysztak, to niech nie podpowiada koledze radnemu, co ma powiedzieć, bo kolega radny to w ogóle został już całkowicie zwolniony z funkcji myślenia, ale to przepraszam, to jest moje prywatne zdanie na ten temat. Dziękuję. Dziękuję Panie Starosto. Szanowni Państwo, ale zanim zaczniemy tutaj, momencik, ja pozwolę sobie tutaj zacytować jeden tylko przepis ze statutu powiatu, który Państwo powinniście znać. A mając na względzie ostatnie dwie sesje, które były dość burzliwe i te zabieranie głosów było takie dość chaotyczne i do mnie pretensje ciągle, że przerywam, że nie udzielam głosu i tak dalej. No jest taki przepis wynikający ze statutu, który zacytuję teraz. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. Dwa, to jest paragraf 22 ustęp 1, ustęp 2. Radny nie może zabierać głosu bez zgody przewodniczącego rady. Ustęp 3, przewodniczący rady może zabierać głos w każdym momencie. To Państwo powinniście wiedzieć o tym, że przewodniczący ma pewne prawa i tak jeszcze wracając do wniosku o moje odwołanie na przedostatniej sesji Rady Powiatu, także zwołanej w trybie nadzwyczajnym, to tak naprawdę te zarzuty, które ten wniosek zawieram, to były argumenty przemawiające na moją korzyść, bo tak powinien się w 80%, gdy odnoszę się do tych zarzutów, tak zachowywać. Stąd też no, nie przesadzajmy, ale proszę bardzo, ad vocem Pan Radny Wiesław Rygiel, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja dziękuję za Pana wywód. Akurat mam inne odczucia, bo uzasadnienie do odwołania było dość wyraźnie napisane i tam jest szereg nieprawidłowości w prowadzeniu. Chodzi o to, że Państwo nie pracujecie w normalnym trybie. Okazuje się, że jak w nadzwyczajnym trybie zgłaszamy, to są potrzeby przegłosowania, żeby normalnie funkcjonował powiat, więc my się cieszymy, że korzystacie z tej okoliczności, a przykro nam, że sami nie pracujecie, nie składacie inicjatywy sesyjnej, bo to jest wasza praca, no, to jest wasza powinność. Więc raz, że nie pracujecie, a te wnioski o odwołania są wyrazem oceny, że źle pracujecie. Więc raz, że nie pracujecie, mało pracujecie, dwa, że źle pracujecie. Natomiast podsumowując, chcę podać, że tu jest również to uzasadnienie dla odwołania napisane w naszym wniosku. Proszę sobie przeczytać. Je odczytamy jeszcze przed samym głosowaniem, ale prosiłbym Pana Starostę, że skoro była zapowiedź wyjaśnienia tego trybu ważności, że dzisiaj trzeba te uchwały przegłosować, to żeby to przedstawić radnym, bo o to prosiłem wcześniej, dlaczego to jest dzisiaj konieczne do przyjęcia. Także prosiłbym o taką informację, zgodnie z zapowiedzią Pana Starosty zresztą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ad vocem Pan Radny Jarosław Broda. Proszę bardzo. Szanowna Rado, Panie Starosto. Panie Starosto, proponuję skończyć już z tymi prześnymi wystąpieniami, bo niech Pan ratuje resztki swojego wizerunku, to tak po pierwsze. Po drugie, mam
uzasadniony wniosek, żeby faktycznie zwoływać radę w trybie normalnym, przepraszam, tak, sesję w trybie normalnym, jeżeli macie Państwo uchwały do przegłosowania, to nie ma zaburzać pracy starostwa i tak też nie jest. Natomiast radni są od tego, żeby radzić, żeby dyskutować, żeby decydować o ważnych sprawach. Więc ja rozumiem, że Wam się nie chce pracować, ale jednak trzeba troszkę zakasać rękawy, przestać gwiazdożyć i po prostu zacząć wziąć się do pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ad vocem pan radny Wiesław Wojton. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zgłosić wniosek formalny, bo radni wyrażają swoje opinie w głosowaniach. W związku z tym przystąpmy do pracy, do czego nas tutaj nawołuje przeciwna strona i zacznijmy po prostu pracować merytorycznie w tym zakresie. Każdy ma prawo do własnego zdania, działania i tego, by we własnym zakresie, w własnym osądzie podejmować decyzje. Tak, żeby spoglądając w lustro nie widzieć tam twarzy jakiegoś bazyliszka. W tym momencie chcę do Państwa zaapelować, żeby być sobą i nie dać się zaryglować w tych swoich działaniach. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, ponieważ przybyła jeszcze jedna osoba, sprawdzam kworum. Jest komplet, dziękuję. 19 osób. Zgłosił się ad vocem pan radny Jarosław Broda. Ja przed chwilą dopiero czytałem panu wyciąg ze statutu powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Nie udzielam panu głosu. Rewelacja. Mam takie prawo. Rewelacja, panie przewodniczący. Rewelacja. Zamykam posiedzenia w tym temacie. Proszę bardzo, oczywiście. Zamknąłem tylko dyskusję na razie, no, natomiast skarbnik oczywiście tutaj przedstawi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniach 18 sierpnia, 28 i 30 sierpnia wpłynęły decyzje finansowe, które po przedstawieniu zarządowi zarząd postanowił skierować do Rady o wprowadzenie ich do budżetu. Są to kwestie dotyczące, jedna sprawa dotycząca remontu drogi powiatowej Gnojnica-Broniszów. To jest o tyle sprawa pilna, że teraz początkiem września jest zatwierdzenie przetargu i podpisanie umowy jest uwarunkowane o wprowadzeniu tych środków do budżetu, a tym samym realizacja tego. No wiadomo, że lepiej robić drogę teraz niż w grudniu, podejrzewam. Więc jest taka propozycja. Druga kwestia to są zmiany, które dotyczą przede wszystkim zmian w zakresie naszych szkół. Jedna wynika z tego, iż nastąpiły zmiany w naliczaniu funduszu socjalnego. Musi być ta kwestia do końca września uregulowana i tu jest zwiększenie subwencji na ten cel, jak również jest zwiększenie subwencji z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych na bieżącą działalność. O ile jeszcze tam w tym zakresie płacowym jest jako tako, w sensie no, do końca roku i tak trzeba będzie te pozycje zwiększać, ale jeszcze są środki, to w niektórych już pozycjach dotyczących tego bieżącego utrzymania pieniądze się kończą i to też jest o tyle sprawa pilna. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Marta Cesarz, dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych. Proszę bardzo. Szanowni Państwo. W tym przypadku też troszeczkę mamy kwestię pilności sprawy z uwagi na to, że ta procedura wymaga pewnych zachowania pewnych terminów. Termin to jest koniec września, co prawda, ale pozbawienie wymaga, jest konsekwencją pozbawienia jest zaliczenie do dróg gminnych, które musi też zostać przyjęte uchwałą Rady Gminy. Z tego co wiemy z monitów od
gminy Ostrów. Taka sesja w gminie Ostrów jest w najbliższym czasie planowana. Z uwagi na to samorządowi gminnemu zależało, żebyśmy tą procedurę też jak najszybciej przeprowadzili. Nie jest to jakaś sprawa kontrowersyjna, jest to sprawa praktycznie regulacji ewidencji, którą mamy od lat, po prostu niepotrzebnie mamy pewien odcinek drogi, którego gmina teraz chce przejąć, więc będziemy mieć po prostu ewidencję wyprowadzoną, tak jak ma być. No i w sumie to cała ta sprawa w tej sprawie chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tym, że głosowanie przewidziane jest na koniec, bo myśmy wprowadzili to, rozszerzając porządek obrad w punkcie 8 i 9, prawda? Tak. No tak, ale teraz... Panie Przewodniczący, zgodniliśmy tutaj z grupą radnych, że no wyrażamy zgodę, wyrażamy satysfakcję, że nasz wniosek jest wykorzystany do normalnej pracy. Ubolewanie wyrażamy, że normalnie Państwo nie zgłaszacie tych sesji, no ale wykorzystajcie ten moment jak najbardziej za. Mówił Pan Kołodziejczak, Janusz, weź się do pracy, nie? Wykrzykiwał tam. No, my prosimy zarząd, niech się weźmie do pracy i wyrażamy zgodę, zapraszamy do pracy. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad. Jeszcze coś nie do końca mi się wyświetla. Proszę. No tak, ale tu inne nazwisko się wyświetla wstrzymującego. O nie, jest, dobra, jest wynik. Już się wyświetliło. 18 za, przeciw 0, wstrzymująca się jedna osoba. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty w tej nowej formie. I przechodzę do kolejnego punktu, mianowicie punktu 2. Wybór, odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Szanowni Państwo, w przedmiotowej sprawie wnioskująca grupa radnych złożyła projekt uchwały o odpowiedniej treści w zakresie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności procedowania przedmiotowego punktu. Argumentacja brzmi następująco. Wiceprzewodniczący mało aktywnie uczestniczył w pracach Rady. Jego prezydium nie wykazywał się działaniem na rzecz sprawnego funkcjonowania samorządu. W opinii wnioskujących radnych nie pracował na rzecz konstruktywnego i merytorycznego przebiegu sesji. Nie przeciwdziałał narastającym antagonizmom ani naruszeniom prawa w czasie obrad sesji. Z uwagi na stwierdzone przez wojewodę istotne naruszenie prawa, za konieczne uznaje się dokonanie zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego na rzecz radnego obdarzonego zaufaniem przez większość radnych. Otworzymy oczywiście dyskusję w tym zakresie, ale w pierwszej kolejności pan starosta Witold Darłak, bardzo proszę. Cieszę się, że Telewizja Miejska Robczyce jest dzisiaj, bo nie na wszystkie briefingi, na zaproszenie na wszystkie briefingi nie odpowiada. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mając na względzie sformułowany w dokumencie złożonym do tutejszego urzędu 25 sierpnia bieżącego roku dotyczący zwołania sesji na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, cytuję, wiceprzewodniczący mało aktywnie uczestniczył w pracach Rady, jego prezydium nie wykazał się działaniem na rzecz sprawnego funkcjonowania samorządu. W opinii wnioskujących radny nie pracował na rzecz konstruktywnego i merytorycznego przebiegu sesji.
Należy wskazać, że zgodnie z artykułem 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad jest wyłącznym zadaniem przewodniczącego Rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczących. Oznacza to, że przewodniczący nie traci swoich uprawnień i samodzielnie ustala porządek obrad sesji. W odniesieniu do wiceprzewodniczących ustawodawca nie formułuje innych żadnych dodatkowych uprawnień. Mając na względzie powyższe, trudno odnaleźć potwierdzenie przywołanych przez wnioskodawców argumentów w zakresie odwołania wiceprzewodniczącego radnego Stanisława Wrony. Zaś poziom treści uzasadnienia oraz brak merytorycznych argumentów, tak jak w przypadku poprzedniego wniosku złożonego w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu, wskazuje Państwa czysto polityczne i osobiste podejście do podejmowanych tematów, nie zaś działanie, jak wskazuje to Pan Radny Wiesław Rygiel, często ponad podziałami na rzecz społeczności lokalnej. Zaznaczam, że artykuł 14 ust. 1 wskazuje, iż Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. To w odniesieniu do zapisu jest to konieczne dla zapewnienia sprawnego działania Rady na wypadek ewentualnej absencji przewodniczącego. Nie odzwierciedla rzeczywistości. Ponadto w kontekście przywołanych przepisów zachowania wnioskujących w zakresie obejmowania poszczególnych funkcji w Radzie Powiatu nie przyniosą zmian merytorycznych, kto by to nie był zgłoszony, w zakresie działania organów kolegialnych. Szanowni Państwo, jeżeli uznajecie, że Pan Radny Stanisław Wrona na funkcji wiceprzewodniczącego Rady nie wykonywał swoich obowiązków właściwie, to ja się pytam, kto w takim razie jest lepszy, zdolniejszy do tego, żeby w obowiązki pana Stanisława Wrony jako przewodniczącego, jako w zastępstwie wiceprzewodniczącego wykonywać. Szanowni Państwo, uznaję to tylko i wyłącznie z czysto, tak jak tutaj już było powiedziane, politycznego. Proszę mi nie wmawiać, bo wasze słowa o tym, że się polityki w samorządzie nie uprawia w tej chwili, okazują się puste. No król jest nagi, Szanowni Państwo. To jest wszystko i wyłącznie polityka. Weszliście w układ, szanowna opozycjo, z dwoma renegatami wyrzuconymi z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i przy ich rękami chcecie to zrobić. Macie oczywiście do tego prawo. Tylko nie uzasadniajcie swoich decyzji złym działaniem Stanisława Wrony jako wiceprzewodniczącego, którego wszyscy tutaj, myślę, oczywiście oficjalnie może tego nie powiedzą wszyscy. Szanujemy, to jest człowiek bardzo spolegliwy, któremu zawsze zależy na tym, aby atmosfera w Radzie, nie tylko w klubie, bo tutaj nie o nasz klub dokładnie chodzi, ale w całej Radzie była jak najlepsza i tak naprawdę to jego działania, oczywiście jako wiceprzewodniczącego Rady, czasem powodowały, że atmosfera dyskusji na Radach Powiatu była obniżana. Ta temperatura dyskusji była obniżana. Stasiu, twoje działania do tej pory, bo znamy się jako radni, działamy od 2002 roku, 3 kadencje byliśmy radnymi gminnymi, oczywiście w opozycji, więc tego doświadczenia mamy. Mówi się, że radny opozycji jedną kadencję, jak przepracuje w opozycji, to tak jakby 2 kadencje doświadczenia. Więc tego doświadczenia, Stanisławie, masz bardzo dużo i twoje działania nigdy nie były powodowane jakąś chęcią inną niż pozytywne zamiary i chęć dobrej współpracy, czy to w tym samorządzie, czy w wymienionym przeze mnie wcześniej samorządzie gminnym. Będę stawał twardo w obronie wiceprzewodniczącego Rady Stanisława Wrony. To jest najlepsza osoba do pełnienia tej funkcji. Zresztą, Szanowni Państwo, ja przypominam głosowania. Nie tylko
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość poparł osobę Stanisława Wrony przy wyborze na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. To jest tylko i wyłącznie wyczucie pewnej możliwości. Matematyka pozostaje matematyką, Szanowni Państwo. To jest oczywiste i z tym nie ma co polemizować. Doświadczyliście tego przy odwoływaniu przewodniczącego. Natomiast wszystkie argumenty, które tutaj próbujecie w odniesieniu do wiceprzewodniczącego Stanisława Wrody podnieść, są nietrafione. Ludzie ocenią wasze działanie. Jeżeli chcecie krwi, to pewnie ona będzie. Ale żeby jeszcze dodatkowo nadzwyczajną sesję zwoływać po to, żeby odwołać wiceprzewodniczącego Rady, to uważam już kompletnie za skandaliczne zachowanie. Tyle i może aż tyle. Dziękuję. Dziękuję, panie starosto. I zanim tutaj udzielę głosu kolejnym osobą, to pani mecenas, proszę bardzo. Szanowni Państwo, zanim nastąpi ta niewątpliwie burzliwa dyskusja, ja chciałabym tylko w kwestii formalnej podać następujące informacje, ażeby uchronić się przed ewentualnymi zarzutami co do tego, że w jakiś sposób zmieniamy treść przedłożonej przez Państwa uchwały. Otóż zgodnie z artykułem 15 ustawy o samorządzie powiatowym ustęp 7 na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i drugie zdanie, wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ustępie 1, co oznacza, Szanowni Państwo, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji powinien być dołączony porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wobec faktu, iż Państwo przedłożyliście projekt uchwały wyłącznie w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, można powiedzieć z błędną jeszcze podstawą prawną, Zespół Obsługi Prawnej tutaj jest niejako zmuszony, albo przynajmniej proponuje Państwu zmodyfikować tą uchwałę zgodnie z projektem, który został Państwu przedstawiony. Ja za chwileczkę go odczytam tutaj, żeby nie było wątpliwości. I jeszcze Państwo nie przedłożyliście projektu uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego podczas 54. sesji Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, co jest elementem, jak Państwo wiecie, obligatoryjnym. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że jest to ingerencja Zespołu Obsługi Prawnej wobec faktu, że jest to Wasz własny projekt uchwały. Oczywiście możecie za tym optować lub nie, natomiast jesteśmy do tego zobligowani, żeby te błędy sprostować. Ja może sobie pozwolę jeszcze dla porządku odczytać projekt przedłożonej uchwały przez Państwa. Jest to uchwała Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego na podstawie artykułu 14 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2022 rok, pozycja 15-26 z późniejszymi zmianami. W oparciu o wyniki przeprowadzonego tajnego głosowania Rada Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się odwołanie radnego Stanisława Wrony z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Paragraf, no jest po prostu drugie zdanie. Traci moc uchwała numer 1/2/2018 Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego w zakresie paragrafu 1 punkt 2 i paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Natomiast Zespół Obsługi Prawnej dodał tutaj w pierwszej kolejności oczywiście uchwałę Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego podczas 54. sesji Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego na podstawie artykułu 14 ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2022, pozycja 15-62 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 30 ustęp 2 Statutu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, tekst jednolity, dziennik urzędowy województwa podkarpackiego z 2019 roku, pozycja 3051,
Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego podczas 54. sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w składzie, i tu jest enumeratywnie wymieniony radny bądź radna, w dwóch pozycjach. Paragraf 2. Komisja skrutacyjna w składzie określonym w paragrafie 1 punkt i tak dalej przeprowadzi głosowanie tajne w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz wyboru przewodniczących Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kolejny projekt właśnie uchwały, który proponuje Zespół Obsługi Prawnej, jest to uchwała Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na podstawie artykułu 14 ustęp 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2022, pozycja 15-26 z późniejszymi zmianami, w oparciu o wyniki przeprowadzonego tajnego głosowania. Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się odwołanie radnego Stanisława Wrony z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer 1/2/2018 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w zakresie paragrafu 1 punkt 2, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O ile oczywiście takie uchwały zostaną podjęte, tutaj Zespół Obsługi Prawnej przygotował projekty. Jest to z naszej strony ingerencja, tak jak wspomniałam, w treści uchwały, ale sprostowanie pod kątem formalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani mecenas. I kolejno zgłasza się ad vocem pan radny Jarosław Broda. Proszę bardzo. Szanowna Rado, panie starosto, pani mecenas, bardzo dziękujemy za ten przydługi wykład dotyczący tego, jak powinny być uchwały przygotowane. Natomiast mam pytanie do pani, jak to się stało, że przy naszym odwołaniu uchwała została wyciągnięta jak królik z kapelusza przez pana przewodniczącego. Nie otrzymaliśmy projektu tej uchwały jako radni i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, nad czym będziemy głosować. W tym momencie pani przywołuje przepisy, paragrafy, jest po prostu mega pani przygotowana do tego, żeby utrudnić nam, powiedzmy, głosowanie w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego. Zmiany uchwały, to pani proponuje jako obsługa prawna. Jak to się stało, że pani nie zauważyła, że 14 czerwca pan przewodniczący wyjął z kapelusza uchwałę? Nie rozumiem tego. Dziękuję bardzo. Nie będę tego komentował. Kolejno zgłasza się pan radny Wiesław Rygiel. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja dziękuję obsłudze prawnej za pomoc. To dziękuję oczywiście, ale przypominam, że Biuro Obsługi Prawnej jest dla Rady Powiatu, nie dla jednego klubu czy dla zarządu, więc to jest swego rodzaju powinność. Także dziękujemy za te uwagi i prosimy o więcej, jak będą kolejne uchwały, bo zależy nam wszystkim na dobrym procedowaniu i solidnym. Także dziękuję bardzo, przyjmujemy je i mamy nadzieję, że dalej będziecie państwo współpracować z Radą, a nie tylko z jakimś jednym klubem czy z zarządem, no bo od tego państwo jesteście jakby, nie? Więc taką mam nadzieję, że tak to postrzegacie. Ja dziękuję za tą pomoc. Natomiast odnosząc się do uzasadnienia, panie starosto, powiem tak, no podtrzymujemy to uzasadnienie napisane państwu, że pan musi czytać jakieś uzasadnienia swoje przygotowane na piśmie, no to trudno. Czy definicje ze słownika języka polskiego na briefingach, czy jakieś inne przygotowane dokumenty. Tak też czasami trzeba się ratować, no ja to rozumiem. I nawet lepiej to panu wychodzi niż jakieś inne tam wypowiedzi samoistne. Natomiast podtrzymujemy ten wniosek i to uzasadnienie, informując, że tu prywatnie nie mamy jakichś specjalnych uwag do pana kolegi radnego, natomiast wolą większości jest dokonanie zmiany po to, żeby w tym trudnym momencie, w jakim Rada się znalazła, bo państwo nie pracujecie, korzystacie ze sesji zwołanych w systemie nadzwyczajnym, macie problematyczny skład zarządu. Przypomnę państwu jedną rzecz taką bardzo istotną.
Zgodnie z ustawą zarząd to jest starosta, wicestarosta i członkowie zarządu. Do miesiąca czasu państwo powinniście sobie powołać wicestarostę, więc nie realizujecie obowiązku ustawowego. To jest poważny problem moim zdaniem, no ale skoro państwo tak brniecie dalej, szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości jest pan Stanisław Wrona, z wielkim szacunkiem, ale pan przewodniczący klubu również ma pewną odpowiedzialność w tym wszystkim. Więc bardzo prosimy o to, żebyście państwo zważyli na te kwestie. Po to tutaj jesteśmy, po to są te zmiany, żeby nadać pewną nową dynamikę tym wszystkim pracom, żeby te prace ruszyły, bo naprawdę mamy ostatni rok kadencji i te zmiany personalne temu mają służyć. Te proponowane zmiany, o ile przejdą. Mamy nadzieję, że wywrzemy taką presję, pomożemy tak w pracy merytorycznej samorządu, że rzeczywiście nie trzeba będzie nadzwyczajnych sesji, tylko będzie to rytmicznie realizowane tak jak należy dla dobra mieszkańców. Także dziękuję i proszę ewentualnie o zakończenie dyskusji, chyba że ktoś z kolegów jeszcze ma ochotę, to oczywiście pan przewodniczący decyduje. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i kolejno pani radna Bernadeta Frysztak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu i tym razem zacznę od podziękowań dla pana starosty, bo wreszcie się nauczył, jak pan mówi o atmosferze dyskusji, to kultury dyskusji. Dzisiaj usłyszałam pani Frysztak, a mój kolega usłyszał słowa radny Broda. Za wypowiedzi, które padły, już społeczeństwo i nasi wyborcy ocenili ten poziom, który był zaprezentowany. Dziwię się koleżance i kolegom, że tak łatwo podchodzą do recytowanych tutaj z Wikipedii, nie ze słownika języka polskiego, terminów. Mnie bardziej podoba się jednak, panie starosto, tytuł nie renegata, tylko zaprzańca. Świetny tytuł. Tam pan odniósł się do takiego sformułowania. I w słowniku języka polskiego jest taki komentarz z 2015 roku, że to słowo, ktoś napisał, że ma wrażenie, jest ochotą stosowane przez osoby, które są zaburzone umysłowo na tle polityki. To cytuję, tylko z pamięci. Oczywiście, jeżeli państwu odpowiada taki poziom dyskusji, bo ja nie odważyłabym się do ucznia skierować takiego określenia Frysztak Broda, bo nigdy tego nie robiłam. Zawsze używałam imienia i nazwiska. A więc spójrzmy państwo, jak wyglądała atmosfera dyskusji wtedy i atmosfera i kultura wypowiedzi w stosunku do radnych, może już nie członków klubu. Jeżeli mówimy o renegatach, to przypomniał mi burmistrz Sędziszowa, że to grono trzeba chyba powiększyć, bo pan Andrzeja Bączkowskiego tam z historii mi powiedział o różnych faktach, jak to miało miejsce ze startem z list. Tych renegatów to byśmy więcej znaleźli. Natomiast, proszę państwa, używanie takich słów w stosunku do radnego powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i cytowanie i chwalenie się, że ja znam definicję z Wikipedii o zaprzańcu czy renegacie, to wiecie państwo, to jest po prostu wstyd. I dzisiaj mówienie o tym, że ktoś przestrzega atmosfery dyskusji, to jest po prostu niepoprawne, bo tak powiem, bo proszę państwa, jeszcze nas oglądają mieszkańcy i jeszcze wymagają, bo to widać po komentarzach, pewnego poziomu językowego. I ja dzisiaj za to, że jestem panią Frysztak, dziękuję. Bo ktoś tam zwrócił uwagę, że Frysztak to oczywiście miejscowość, ja nie mam z nią nic wspólnego. Ale nie pozwolę sobie na szarganie mojego nazwiska na briefingach urządzanych przez państwa, bo nigdy nikogo nie obraziłam. Mogę się nie zgadzać. Mogę mieć różne pobudki, mogę mieć różne poglądy, ale nigdy nie odważyłam się publicznie tak kogoś znieważyć. I za brak udziału w tej szopce ja dzisiaj dziękuję Telewizji Miejskiej Ropczyce. Jest to na temat, bo pan wspominał o atmosferze dyskusji. Dyskusja jest albo merytoryczna, albo niemerytoryczna, niech pan się znów nie śmieje, bo my ten śmiech znamy. I proszę państwa, ja dzisiaj przywołuję pana do porządku ostatni raz, bo jeżeli jeszcze raz usłyszę wypowiedzi publicznej pod moim adresem takie sformułowania, to nie będzie się pan śmiał, bo to jest wbrew postępowaniu urzędnika, za którego się pan ma, i mecenasa wiedzy. Niech pan to czyta. Dziękuję. Dziękuję bardzo i kolejno zgłasza się pan Andrzej Bączkowski, etatowy członek zarządu powiatu. Bardzo proszę.
Ja bardzo krótko, nie będę się tam ustosunkowywał do jakiejś tam wypowiedzi, jakiejś insynuacji ze strony pani Bernadety Frysztak, które tam dziękuję tam za to sugeruje. Określenie. Proszę? Dziękuję. Dziękuję za pełne określenie, wreszcie wyraz szacunku. Zwracam się z apelem do radnych wszystkich ugrupowań o przemyślenie jeszcze raz swojej podstawy w głosowaniu o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Stanisława Wrony. Wszyscy wiemy, że jest to bardzo dobry wiceprzewodniczący i jeszcze raz ponawiam prośbę, żeby każdy przemyślał sobie tą sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan radny Jarosław Broda, proszę bardzo. Panie starosto, szanowna rado, w zasadzie panie starosto, ja się przyłączę jeszcze do tej dyskusji o kulturze dyskusji. Powiem tak, to nie ubliża, nawet powiem, nie brzmi to zbyt ciepło, ten renegat, ale niech pan się zwraca do mnie, ty renegacie, bo powiem szczerze, mam świeżo w pamięci pana przywitanie w liceum w Sędziszowie przy świadkach, kiedy przyjechaliśmy z panią wicestarostą na spotkanie z panem premierem, Proszę do rzeczy. Do rzeczy. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. Słyszał pan, co przed chwilą zacytowałem ze statutu? Proszę mi nie przeszkadzać. Słyszał pan, czy pan po prostu nie słyszał? Pan nie zna statutu i pan nie chce, żeby trafiły do pana informacje, które przekazałem. Już idę do rzeczy. Już idę do rzeczy. Mogę? Proszę bardzo. Panie starosto, przywitał pan mnie z rozłożonymi rękami, z bardzo agresywną miną. Wypierdalaj, co tu szukasz? Pięknie. Wylocha. Tak się pan zwrócił do mnie w momencie, kiedy pojawiłem się na spotkaniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Bardzo pana proszę, niech się pan zwraca do mnie, renegacie. To będzie o wiele przyjemniejsze. Pani wicestarosta też jest świadkiem. To się tyczyło na ZOB-u. Dziękuję. To jest właśnie kultura dyskusji pana starosty. I kolejno pan radny Jerzy Kiebała, proszę bardzo. Wnoszę o przejście do procedowania projektu uchwał, które żeśmy zgłosili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie widzę więcej zgłoszeń, przechodzę do kolejnego punktu naszego porządku. Istnieje konieczność oczywiście powołania komisji skrutacyjnej. W związku z tym proszę przewodniczących klubów radnych o zgłaszanie kandydatów do udziału w składzie komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zgłaszam panią Wiolę Czymarnik i panią Marzenę Cielec do komisji skrutacyjnej. Dziękuję bardzo. Czyli to obydwa kluby już załatwiły sprawę, jeśli chodzi o członków komisji. Klub Prawo i Sprawiedliwość zgłasza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam jak zwykle do komisji skrutacyjnej panią Anię Srokę i pana Sławka Bezarę. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie zgłoszone kandydatury do komisji skrutacyjnej. Pan radny Andrzej Bączkowski jeszcze. Jest wynik już głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymująca się jedna osoba. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna w składzie zgłoszonym została powołana do głosowania, do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i bardzo proszę członków komisji skrutacyjnej o udanie się do biura rady, przygotowanie odpowiednich kart do głosowania i wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej. No, za siłą rzeczy tak, do czasu powrotu komisji skrutacyjnej. 5 minut można, tak, spokojnie, bo
Możemy, panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę. Jeśli komisja skrutacyjna jest gotowa do przeprowadzenia tajnego głosowania, bardzo proszę. Ja odczytam państwu skład komisji. Przewodnicząca Anna Sroka, członek Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik i Sławomir Bezara. Zdecydowaliśmy wspólnie, że tak jak ostatnio będziemy zgodnie z listą obecności wydawać karty i głosowanie tajne będzie przy mównicy. Dziękuję bardzo. Komisja skrutacyjna została powołana w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ja pozwolę sobie przeczytać, panie przewodniczący. Szanowni państwo, głosujemy. Pytanie brzmi tak. Głosujemy w sprawie odwołania radnego Stanisława Wrony z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczysko-Sędziszowskiego. Mamy do wyboru 3 kwadraty. Za, przeciw i wstrzymujący się od głosu. Zaznaczamy tylko jeden, żeby był głos ważny. Jeżeli będzie inaczej, głos jest nieważny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę kontynuować.
bardzo. Komisja skrutacyjna uda się do biura rady w celu przeliczenia. Proszę. Komisja skrutacyjna jest gotowa. Możemy? Tak, bardzo proszę. Odczytuję protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w dniu 1 września 2023 roku w sprawie odwołania radnego Stanisława Wrony z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Anna Sroka, członkowie Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik, Sławomir Bezara. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza się, że według listy obecności na sesji obecnych było 19 radnych, co stanowi wymaganą połowę ustawowego składu rady. Wydano 19 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 19, głosów nieważnych oddano 0. Bezwzględna większość oddanych głosów za odwołaniem wynosi 10. Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdza, że za odwołaniem głosowało 10 radnych, przeciw odwołaniu głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 0 radnych. Stwierdza się, że radny Stanisław Wrona bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym zgodnie z artykułem 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 22 roku, pozycja 1526 z późniejszymi zmianami, został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Na tym protokół zakończono podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jest dyskusja, momencik już. Pan Stanisław Wrona, proszę bardzo. Tak, 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 oczywiście. Panie Przewodniczący, koledzy radni, szanowni goście. Gdy po 16 latach w samorządzie dostałem propozycję bycia wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, to przyjąłem to po prostu tak chłodno, dlatego że nigdy nie byłem człowiekiem dla żadnych stanowisk. Jestem człowiekiem kompromisu, byłem i tak pozostanie. Chciałem powiedzieć Państwu radnym, siedzącym tu naprzeciwko z obydwu klubów i też byłych naszym kolegom, że ten wasz sukces niekoniecznie jest moją porażką, dlatego że mam dla kogo żyć i jestem teraz w tym miejscu, gdzie czuję się najlepiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przechodzę do kolejnego punktu w porządku, mianowicie punktu 3. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. W przedmiotowej sprawie grupa radnych złożyła także projekt uchwały o wybór dwóch wiceprzewodniczących do Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Proszę zatem przewodniczących klubów radnych o zgłoszenie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Pan radny Piotr Bała, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zgłosić na kandydaturę wiceprzewodniczącego kolegę Jerzego Kiewałę. Szósta jego kadencja w opozycji, idąc tokiem rozumowania pana starosty, to już 12, gdzie jedna w opozycji, to jest podwójna. Zawsze merytoryczny, rzeczowy, doświadczony, tak jak powiedziałem, były przewodniczący Rady Miasta w Sędziszowie. Proszę o poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos jeszcze prosi pan Marcin Świerat. Proszę panie bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, kolegę Wiesława Rygla. Myślę, że jest to osoba znana w środowisku, również były poseł, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim, w Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, trzecią kadencję radny Rady Powiatu, a więc były również starosta. Myślę, że również będzie godnie wszystkich reprezentował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu? Pan radny, pan starosta Witold Darłach zgłosił się. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja myślę, że tutaj można by tych stanowisk panu Wiesławowi Ryglowi jeszcze wiele dopisać, bo gdzież on nie był, co on nie robił, jakich funkcji nie sprawował. Natomiast ja proponuję, żeby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, który w tej chwili jest, no z matematyki wynika w mniejszości poprzez wyrzucenie dwóch renegatów ze swoich struktur, żeby zaprzańców, odmieńców i to wszystko, co tam encyklopedia o tym słowie renegat mówi, aby nasz klub nie zgłaszał żadnego kandydata na wiceprzewodniczącego. Stasiu Wrona, Staśku, byłeś najlepszym wiceprzewodniczącym. Gdzieś tam takiemu radnemu brodzie było do ciebie, ale
proponuję, abyśmy nie zgłaszali żadnego kandydata. Dziękuję bardzo. Kolejno pan radny Wiesław Rygiel. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poddaję się pod głosowanie. Jednocześnie rezygnuję do protokołu z członkostwa w Komisji Skarg, Petycji i Wniosków, bo to jest obligatoryjne, tam nie można łączyć tych funkcji, więc poddaję się pod to głosowanie. I bardzo proszę, panie przewodniczący, nie wchodźmy w tą spiralę inwektyw, jakiś tego języka. Bardzo proszę o reakcję przy tego rodzaju wypowiedziach, które miały miejsce. Naprawdę, to nie jest słownictwo, które przystoi tej Radzie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. I kolejno pan radny Marcin Świerat. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby troszeczkę opanował emocje, zwłaszcza pana starosty. Panie starosto, proszę sobie darować złośliwości wobec mojego kolegi klubowego. Myślę, że jeszcze jest pan w takim wieku, że jeszcze przed panem też szeroka droga i może pan być na różnych stanowiskach, więc ma pan szansę i być posłem i być jeszcze dyrektorem i w różnych instytucjach dyrektorem. Więc proszę trochę tych życzliwości sobie darować i myślę, że przejdźmy do meritum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejno pan radny Jerzy Kiebała. Proszę bardzo. W konsekwencji zgłoszenia mojej kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady, też z uwagi na ustawowe przeszkody, rezygnuję z uczestnictwa, jak również przewodniczeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I zgadzam się tutaj ze złożoną propozycją kandydowania. Dziękuję bardzo. Czyli kandydaci na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie widzę dalszych zgłoszeń do jakiejś dyskusji. Stąd też komisja skrutacyjna jest już wybrana, w związku z tym bardzo proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie odpowiednich kart do głosowania. Głosowanie oczywiście będzie tajne. No tu 5 minut, to już doświadczenie komisji jest takie, że oni to bardzo szybko wrócą tutaj ponownie na salę.
Komisja skrutacyjna jest już przygotowana do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna się nie zmieniła, czyli dalej skład ten sam, przewodniczący Anna Sroka, członkowie Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik, Sławomir Bezara. I głosujemy oddzielnie na każdego z osobna. I teraz odczytam, najpierw głosujemy nad kandydatem radnym Jerzym Kiebałą. Pytanie brzmi: głosowanie tajne w sprawie wyboru radnego Jerzego Kiebały na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Również mamy 3 punkty: za, przeciw, wstrzymujący się od głosu. Żeby głos był ważny, stawiamy krzyżyk w jednym kwadracie. To wszystko. I również przy mównicy alfabetycznie. Dziękuję bardzo. Człowiek w moim wieku już jest mało atrakcyjny, jeśli chodzi o... I za stary, chciałeś powiedzieć, tylko przez delikatność nie powiedziałeś. Przez grzeczność. Jerzy Kiebała. Coś mi długopis się popsuł.
jest propozycja, żeby od razu głosować nad drugą osobą? Nie? Tak? Komisja skrutacyjna zakończyła obrady. Można? Proszę bardzo. Odczytuję protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wybrania radnego Jerzego Kiebały na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Komisja wiceprzewodniczącego. Komisja skrutacyjna w składzie przewodnicząca Anna Sroka, członkowie Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik, Sławomir Bezara. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza się, że według listy obecności na sesji obecnych było 19 radnych, co stanowi wymaganą połowę ustawowego składu rady. Wydano 19 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 19, głosów nieważnych oddano 0. Bezwzględna większość oddanych głosów za wyborem wynosi 10. Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdza, że za powołaniem głosowało 10 radnych, przeciw powołaniu głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 1 radny. Stwierdza się, że radny Jerzy Kiebała bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
w głosowaniu tajnym zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 z późniejszymi zmianami, został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Na tym protokół zakończono, podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego głosowania. Schemat jest taki sam, natomiast głosujemy tajnie w sprawie wyboru radnego Wiesława Rygla na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Standardowo 3 punkty: za, przeciw, wstrzymuje się, krzyżyk, w którym stawiamy znak X. Żeby głos był ważny, wiecie Państwo, że trzeba postawić jeden krzyżyk X. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
komisja zakończyła swoją pracę. Panie przewodniczący, można? Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Odczytuję protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w dniu 1 września 2023 roku w sprawie wybrania radnego Wiesława Rygla na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Anna Sroka, członkowie Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik, Sławomir Bezara. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza się, że według listy obecności na sesji obecnych było 19 radnych, co stanowi wymaganą połowę ustawowego składu Rady. Wydano 19 kart do głosowania. Ważnych głosów oddano 18. Nieważnych głosów oddano 1. Bezwzględna większość oddanych głosów za wyborem wynosi 10. Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdza, że za powołaniem głosowało 10 radnych, przeciw powołaniu głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 0 radnych. Stwierdza się, że radny Wiesław Rygiel bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, to jest Dziennik Ustaw z 2002 roku, pozycja 1526 z późniejszymi zmianami, został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Na tym protokół zakończono. Podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu, zanim przejdę do kolejnego punktu, no, jeden wiceprzewodniczący jest już po tej stronie, natomiast bardzo proszę drugiego wiceprzewodniczącego o zajęcie miejsca. Ale z krzesełkiem swoim może, bo tu brakuje. Przejdzie. No niestety nie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszego porządku. 4. Zmianie w składzie osobowym skarg, wniosków i petycji z wyborem przewodniczącego komisji. I tu bardzo proszę pani mecenas. Szanowni Państwo, ja znowu chciałam wyjaśnić tutaj takie nieścisłości formalno-prawne, które pojawiły się w projektowanych przez wnioskodawców uchwałach. Mianowicie jest to projekt uchwały, może też odczytam Państwa projekt uchwały i projekt zaproponowanych przez nas uchwał, ponieważ znacząco się od siebie różnią. Państwa projekt uchwały jest to uchwała Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Na podstawie artykułu 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2018, pozycja 995 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 72 ust. 1 i 3 statutu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego,
z 2018 roku, pozycja 4760, Rada Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Powołuje się komisję, paragraf 1, powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji w następującym składzie i tutaj jest enumeratywnie wymienione, właściwie nie wymieniony, natomiast jest 5 podpunktów i paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Według zespołu obsługi prawnej dokonującego analizy powyższej uchwały powinna to być uchwała w przedmiocie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ już ta komisja funkcjonuje, ona nie jest tworzona od nowa, tylko ona funkcjonuje. Więc tylko są oczywiście tutaj proponowane przez Państwa zmiany, więc na podstawie artykułu 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2022, pozycja 15-26 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 71 ustęp 1 i 3 Statutu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, to jest Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019 roku, pozycja 30-51. Rada Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1 w uchwale numer 2 łamane przez 8 łamane przez 2018 Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie, i tutaj jest zacytowane, powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie i są wymienieni radni i poszczególne funkcje im przypisane. I paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałam Państwu zaznaczyć jeszcze tutaj drugi projekt uchwały przy tej okazji w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, które Państwo przedłożyliście na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dziennik, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2018, pozycja 995 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 37 ustęp 1 Statutu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 roku, pozycja 4760. Rada Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1, powołuje się komisje stałe Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego w składach osobowych określonych w załącznikach do niniejszej uchwały. Punkt 1, Komisja Budżetu, Finansów i Promocji, załącznik numer 1. Punkt 2, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, załącznik numer 2. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jako załączniki są faktycznie wymienione takie, można powiedzieć, punkty ze wskazaniami jako członkowie ewentualni. Natomiast przedłożony, ja też odnoszę się już do tego kolejnego punktu, o którym chciałam Państwu powiedzieć, mianowicie projekt zespołu obsługi prawnej przedmiotowej uchwały powinien brzmieć jako uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Finansów i Promocji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2022, pozycja 15-26 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 36 ustęp 1 i 4 Statutu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019 roku, pozycja 30-51. Rada Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje i paragraf 1 w uchwale numer 2 łamane na 9/2018 Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1, załącznik numer 1 dotyczący składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Promocji otrzymuje nowe brzmienie i
ustęp 2, załącznik numer 2 dotyczący składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 2, załączniki, o których mowa w paragrafie pierwszym, stanowią w nowym brzmieniu integralną część przedmiotowej uchwały. Paragraf 3. Pozostała treść uchwały nr 2/9/2018 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego nie ulega zmianie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są to przedłożone przez Zespół Obsługi Prawnej, tutaj oczywiście w porozumieniu z Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, projekty uchwał, które są oczywiście naszą propozycją. Państwo nie musicie tego akceptować, natomiast przedłożone przez Państwa uchwały zawierają błędy proceduralne i formalne. Chciałam tylko odnieść się do słów pana wiceprzewodniczącego, pana Rygla, który stwierdził, że teraz tych błędów nie ma, natomiast i że przygotowani jesteśmy. My dla każdego służymy pomocą, natomiast Państwo nigdy nie zwracaliście się do Zespołu Obsługi Prawnej jakąkolwiek pomoc formalno-prawną. Gdybyście się Państwo zwrócili, niewątpliwie taka pomoc zostałaby udzielona. Mało tego, przed przedłożeniem, Państwo przedłożyliście ten projekt oczywiście bez naszej wiedzy, bez naszego porozumienia. W związku z tym nie odpowiadamy za treść błędnych przedłożonych przez Was uchwał, tylko je na bieżąco modyfikujemy, prostujemy, tak żeby formalnie było wszystko w porządku. I jeszcze tutaj odniosę się do głosowania blokowego, mianowicie zarówno w jednym i w drugim przypadku powinno być głosowanie blokowe, ponieważ istotna kwestia jest taka, że nie jest to zmiana uchwały, a nie tworzenie nowych uchwał od samego początku. W związku z tym tutaj taka powinna być procedura zarówno w punkcie 4, jak i również w punkcie 5. Ja już się tak ogólnie odniosłam do jednej i do drugiej uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani mecenas. W związku z tym jest zgłoszenie. Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan radny Wiesław Rygiel, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę w imieniu swoim i kolegi podziękować za wyrażone zaufanie. Nie traktujemy tego głosowania i wyboru w kategorii jakiegokolwiek sukcesu. Mamy stan podwyższonej konieczności. Praca Rady musi wyglądać lepiej. Po to tutaj staramy się włączyć w tą pracę Rady. Także dziękujemy za to zaufanie. Mamy nadzieję, że ta praca nabierze tempa i jakości. Natomiast taka jedna prośba do pana przewodniczącego, publicznie wyrażona. Ja rozumiem, że myśmy złożyli wniosek jako radni, ale proszę nam wybaczyć, nie będziemy tworzyć drugiego biura rady alternatywnego dla Rady Powiatu. Więc ja rozumiem, że jakiekolwiek wnioski składają radni, to pan przewodniczący będzie uprzejmy kierować je do biura obsługi. I żeby to było jakby naturalną konsekwencją, bo po to pan przewodniczący nas wszystkich reprezentuje. Możemy mieć czasem uwagi, ale bardzo bym prosił o to, że jeżeli takie wnioski wpływają, to niejako naturalnym jest skierowanie do Biura Obsługi Rady i poproszenie o... A nie było tak? No tak się okazało, ale tu pani mecenas podniosła, że nie otrzymała tej propozycji od nas, więc co wcześniej? Myśmy złożyli z tą właśnie nadzieją, żeby... No to była taka wypowiedź pani mecenas, że gdybyśmy się zgłosili, to byśmy mieli przygotowaną według państwa już uchwały takie jak docelowo, więc ja bym prosił o to właśnie, żeby to niejako było naturalne, bo my nie tworzymy drugiego biura obsługi prawnej, więc dziękuję za te uwagi. Przyjmujemy te uwagi jako uzasadnione. Natomiast nie będziemy przyjmować na etaty drugiego biura obsługi radnych, zwłaszcza, że prezentujemy większość, więc dziękuję. Pani mecenas, proszę bardzo. Tylko jedno zdanie, żeby była jasność. Po prostu Państwo składacie wniosek o sesję nadzwyczajną, idziecie wprost na biuro podawcze, więc już ten wniosek jest. Więc jak my mamy Was, cofnąć i żebyście Państwo do nas przyszli, bo my chcemy Wam poprawić? Taka jest procedura, więc tutaj chciałabym być dobrze zrozumiana,
że w momencie, kiedy już otrzymujemy pełny, kompletny wniosek, wtedy on jest przekazywany przez pana przewodniczącego i na tym procedujemy. I właśnie mamy możliwość teraz zweryfikować pewne kwestie, więc je weryfikujemy. Więc bardzo proszę też o taką jednolitość wypowiedzi, żeby tutaj nie było przekłamań z mojej strony, ze strony państwa i taka zrozumiałość. Bo właśnie o to chodzi. Dziękuję. Tak było i tak będzie, pani mecenas, panie wiceprzewodniczący. Dziękuję. Jedziemy dalej. Mianowicie bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Klubami może tak przewodniczący klubu Porozumienie Samorządowe. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, żeby było szybciej, ja zgłoszę po prostu w imieniu obu klubów. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na przewodniczącą zgłaszam panią Wiolettę Czemarnik. Myślę, osobę z dużym doświadczeniem samorządowym, zawodowym, cieszącą się też, myślę, dużym autorytetem społecznym. Zaś na członków tej komisji dodatkowo pana Jarosława Brodę i pana Marcina Świerada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli kluby dwa są załatwione. Klub Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu pan radny Stanisław Wrona, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam dwóch kandydatów do komisji, pana Wiesława Wojdona i moją skromną osobę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że swoje rezygnacje z funkcji przewodniczącego, swoją rezygnację swój pan Jerzy Kiebała, będziemy głosować, proszę. Będziemy głosować blokowo i automatycznie ta rezygnacja zostanie przyjęta, a na funkcję przewodniczącego komisji zostanie wybrana pani Wioletta Czemarnik. Także z członka komisji rezygnację zgłosił aktualnie pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Wiesław Rygiel, stąd też. Czyli skład komisji mamy w tej chwili, będziemy mieć w tej chwili następujący. Pani radna Wioletta Czemarnik, przewodnicząca komisji. Członek pani radna Anna Sroka, członek pan radny Rafał Bokota, członek pan radny Krzysztof Dziuba, członek pan radny Wiesław Wojdon, członek pan radny Stanisław Wrona, członek pan radny Jarosław Broda i członek pan radny Marcin Świerat. Zgadza się? Zgadza się. Tak pani też notowała tam, w porządku. To 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 osób. Poddaję zatem pod głosowanie. Aha, zaraz, bo tu jeszcze są zgłoszenia, nie zauważyłem. Pan radny Jerzy Kiebała, proszę bardzo. Nie, to jest właśnie do zgłoszenia. Aha, to wcześniej było. Dobra, to już nieaktualne jest. Usuń zakończę. Dobra, to już mamy załatwione. Poddaję w takim razie skład komisji blokowo, tak jak myśmy głosowali komisję rewizyjną. Jest, odczytuję wynik głosowania, za 14, 5 głosów przeciw, wstrzymujących się 0, nieobecne 0 osób. Stwierdzam, że komisja w nowym składzie została wybrana.
Kolejny punkt to punkt 5. Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Finansów i Promocji. Pani mecenas już się w tym zakresie wypowiedziała blokowo, prawda? Przy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym jako uzupełnienie tej komisji proszę poszczególne kluby, klub Porozumienia. Aha, tu jeszcze zgłoszenie, tak? Pan wiceprzewodniczący chciał zabrać głos? Czy... Tak, ja, jeśli można. Proszę bardzo. Więc panie przewodniczący, tu mamy inny rodzaj głosowania w komisjach. To nie jest komisja petycji, ani komisja skargi wniosków, tylko głosujemy, rozumiem, nad osobami zgłoszonymi odrębnie, czy one uzyskają akceptację Rady. Więc prosiłbym tutaj o wyjaśnienie w tej kwestii. Dziękuję. Nie, no głosujemy. Pani mecenas, proszę bardzo, chyba tam zostało to wyjaśnione, że... Proszę Państwa, już się wypowiadam na ten temat, tak, żeby tutaj też nie podchodzić do mównicy i nie zawracać, nie robić zamieszania, że tutaj też powinno być głosowanie blokowe, ponieważ są to też zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, natomiast nie jest to powołanie nowej. Gdyby było powołanie nowej komisji, to by oznaczało, że to faktycznie byłoby głosowanie imienne, natomiast są to zmiany, więc tak jak w przypadku komisji rewizyjnej, tak jak w ogóle w przypadkach innych komisji, tutaj głosujemy blokowo i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze, tylko właśnie proponowaliśmy taki projekt, aby on był, aby tutaj załącznik otrzymywał nowe brzmienie i tak dalej. Jest on Państwu załączony, przedstawiony. Po prostu jest znacząca różnica, jeżeli chodzi o tą ingerencję, prawda, Zespołu Obsługi Prawnej w treść złożonej przez Państwa uchwały i dlatego wyjaśniamy, z jakiego powodu jest to czynione. Jeśli trzeba, to ja oczywiście jeszcze raz wytłumaczę albo odpowiem na jakieś pytania. Natomiast dziękuję bardzo. Nie mam wątpliwości. Że jasno pani mecenas się tutaj wyraziła. Są zgłoszenia jeszcze do dyskusji. Ad vocem pan radny Jarosław Broda. Proszę bardzo. Proszę. A kto wyłączył? Nikt nie wyłączył. No. Pani mecenas, takie pytanie, bo głosujemy blokowo, natomiast jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, głosowaliśmy imiennie na poszczególnych członków? Nie, też było głosowanie blokowe. Identycznie było jak... Głosowaliśmy za panią przewodniczącą, głosowaliśmy imiennie. Nie, imiennie głosowaliśmy blokowo. Pani mecenas, nie ma potrzeby, natomiast mam pytanie, bo z tego co pamiętam, składaliśmy wniosek jako 10 radnych i pan starosta zaproponował do składu kolejną osobę i niestety nie było to uwzględnione, czyli było głosowanie na osoby. Do komisji rewizyjnej, panie starosto, próbował pan przy mównicy zgłosić kolejną osobę. Niestety wniosek był nasz i nie mogliśmy tego przegłosować. No nie. Dobrze, ja przyjmuję to, co pani mówi. Dziękuję. Dziękuję.
Proszę o przewodniczących klubu porozumienie samorządowe o zgłoszenie kandydatury do Komisji Budżetu, Finansów i Promocji. Do Komisji Budżetu, Finansów i Promocji proponujemy dodatkowo następujące osoby. Pan Jerzy Kiebała, pan Jarosław Broda, pan Marcin Świera, pani Bernadetta Pryszczak i pan Jerzy Niedzielski. Dziękuję. Jeszcze raz Jerzy Kiebała. Pan Jerzy Kiebała, Jarosław Broda, dodatkowo pan Marcin Świera, pani Bernadetta Pryszczak i pan Jerzy Niedzielski. Czyli to są zgłoszenia z obydwu klubów? Tak. Dodatkowo do obecnej komisji. Tak. Bardzo proszę przewodniczącego. No jak? No to są. To są zgłoszenia. Pani Marzena, tak, ja składam. Ale pan Niedzielski jest tu i pan Jerzy Kiebała jest też zgłoszony. Jaka zgłaszająca, tak, zgłaszam. Tak to się składa. Dobra, przewodniczący. No, czyli samorząd i gospodarka. No to porozumienie samorządowe. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie wiceprzewodniczący, proszę się nie denerwować. Czego pan się denerwuje? Przecież teraz jest pan na takim stanowisku, także proszę zachowywać kulturę. Przepraszam za zachowanie, ale po prostu to mnie tak ujęło Cieszę się, że tak negatywnie. Emocjonalnie. Nie, ja bardzo spokojnie podchodzę, tylko widzę pewne zdenerwowanie w pana głosie. Panie przewodniczący, chciałem zgłosić następujących radnych do komisji. Pan Andrzej Bączkowski na członka, moja skromna osoba Stanisław Rona, pan Wiesław Wojdon i pan Krzysztof Dziuba na członka. Jeszcze w imieniu klubu. Owocem to już było, tak? Pan radny Stanisław Rona. To już było, tak? Pan radny Marcin Świerak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni koleżanki i koledzy, zachowajmy powagę tej sali i nie róbmy sobie drwin z naszych wyborców i tych, którzy nas oglądają. Panie przewodniczący, ja mam taki wniosek, żeby pan zaczął pytać kluby o zgłoszenie według stanu liczebnego klubu, czyli największy klub zaczyna jako pierwszy, potem my jako drugi, a trzeci jako klub. No ale przepraszam, no ale no, kolego, no chyba wielki szacunek wam pokazuje w ten sposób, że możecie jako dziewiątka czy tam... To nie ma znaczenia, przewodniczący klubu... Okazuje się, że ma... Rady decyduje w ale to dlatego, ale ja tylko składam wniosek, panie przewodniczący, żeby głosować według wielkości klubu. Ale i o to pana proszę. Przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił tylko dwóch kandydatów. No to dobrze, no to oczywiście, że tak. Tylko żeby mówię nie robić, czterech zgłosił. A pięciu, panie przewodniczący, czterech żeście złożyli dodatkowo, a pięciu już mieliście wcześniej w komisji. No to o czym to świadczy? Będzie państwa dziewięciu, cały klub. Więc my, panie tutaj, kolego Jurek, proszę złożyć resztę, będzie 10 do 9 i będziemy się bawić w kotka i myszkę. Dziękuję. Sami, że się tak zrobili. 5 już macie. Ale po co? Dobra, nie ma co. Czyli klub, proszę bardzo, klub Porozumienie Samorządowe, pan przewodniczący. Proszę. W imieniu klubu Porozumienie Samorządowe do Komisji Budżetu zgłaszam pana Piotra Bałę i pana Józefa Drozda.
Proszę bardzo, panie mecenasie. Otóż jak jest klub, to wiadomo po co jest, ale jak składa klub kandydaturę spoza klubu, jest pytanie, czy to pod względem formalnym też ma takie znaczenie i bym też, mało tego, to nie tylko jak dotychczas nikt z radnych nawet nie powiedział, że się zgadzam. Także państwo na takie procedowanie to też zwracajcie uwagę. Bo jak pan przewodniczący Kiebała mówi pani radnej, że zgłaszaj, a pani zgłasza. Nie, ale ja rozumiem to wszystko, ale po to są te kluby, żeby. Ja rozumiem, że to można być razem, ale ten formalizm, jak powstanie jeden klub, to wtedy jest już rozumie to. A jeśli jest jeszcze jeden klub, drugi i trzeci, to żeby to tak było klubowo, bym tak prosił. Dziękuję i przepraszam. Panie mecenasie, jeszcze pytanie, jeżeli można. Można? Pan Jarosław Broda. Ad vocem. Ad vocem, proszę bardzo. Zapraszam, można. Panie mecenasie, w takim razie, jaki jest statut mój i pani wicestarosty? Bo generalnie nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów, że jesteśmy wykluczeni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. To nawet w nawiązaniu do tych klubów. Proszę pana, niestety nie wiem. Pan jest mecenasem? No ale to jest. Ja bardzo bym pana prosił, pan nie wie? Żebyśmy utrzymali określony poziom. Wszystko jest. Staram się, no wie pan, dziękuję. Ale. Dziękuję, przepraszam. No bo wchodzi pan w nie swoje kompetencje tutaj, tak naprawdę. I nie jest pan w stanie powiedzieć, jaki to jest statut. Przewodniczący Rady Powiatu. Pan radny Jerzy Kiebała, proszę bardzo. Panie mecenasie, dziękuję za uwagę, wezmę sobie ją głęboko do serca. Postaram się następnym razem zastosować się zgodnie z samorządowym savoir vivrem. Nie zgłaszam jako klub, jako przewodniczący klubu, także nie wiem, czy to jest jakaś dla pana różnica. Państwa, dochodzimy do pewnych absurdów. Komisja w tej chwili będzie liczyć, jeśli dobrze tutaj zapisałem, 18 osób, prawda? Nie wiem, czy druga komisja jeszcze tak liczna będzie. Najliczniejsza była do tej pory Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, no ale. No ale no dobrze, będzie trudno. Niewykluczone, że będzie, żeby państwo mieli świadomość, że niewykluczone, że będzie trudno zebrać kworum tej komisji. Czasem może być problem. No. Właśnie. Pan starosta Witold Darłak, proszę bardzo. Szanowni państwo, widzicie, do czego potraficie, szanowna opozycja, doprowadzić. Z tego wszystkiego będzie tylko chaos i destabilizacja pracy nie tylko Rady, ale też i całego urzędu. Opanujcie trochę te emocje, zastanówcie się, co wy tu wydziwiacie dzisiaj. No, na litość bosko odwołuję się do waszych sumień i do wyborców, którzy na was głosowali. Proszę mój klub, żeby nie poparł tego wniosku. To jest po prostu jakiś cyrk, jakieś przedstawienie chcecie tu dzisiaj zrobić naszymi rękami. Szanowni koleżanki i koledzy, nie przykładajmy palca do tych głupot, które nam opozycja tutaj dzisiaj serwuje. Dziękuję. Dziękuję panie starosto i kolejne zgłoszenia są. Ad vocem pan radny Jarosław Broda, proszę bardzo. Panie starosto, pragnę zauważyć, że tą destrukcję nie kto inny rozpoczął, tylko wy. Powtarzałem to wielokrotnie na briefingach. Jest to totalna destrukcja samorządu. Rozpoczęliście to. Ale niestety no, ciągniecie to dalej. Także to nie jest tutaj wina opozycji, że zrobiliście destrukcję samorządu. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Marcin Świerat. Proszę bardzo. Ja też, panie starosto, myślę, że ten pana wniosek idzie we właściwym kierunku, tylko jest nie do końca. Bo jeszcze raz tłumaczę. Jeżeli klub radnych Prawo i Sprawiedliwość miał 5 radnych w tej komisji, a tylko samorząd i gospodarka, myśmy mieli tylko 2, więc mamy prawo dokoptować. Tak samo jak ma porozumienie samorządowe, też prawo dokoptować osoby, bo tak możemy zrobić.
Więc proszę nam pozwolić dokończyć to, co chcieliśmy zrobić, a państwo sami, sami zwiększacie, ale sami... Ale, więc pozwalamy no co, dokończyć, no proszę pana, ale proszę przecież nie może pracować ta komisja w tym składzie, w którym pracowała, bo ona się w ogóle mało spotykała, ale będziemy, chodzi o to, że... Będziemy głosować nad tym składem, ale proszę już zakończyć swoje... Dobrze, ale wydaje mi się, że zwiększanie takie to tylko prowadzi do tego, że będziemy wszyscy w każdej komisji. Parlamentarny Jarosław Broda, jeśli w tej kwestii, to nie ma powodu, żeby pan ponownie zabierał głos. W innej kwestii. Proszę bardzo. Pani mecenas, może pani rozstrzygnie spór i panie mecenasie, bo faktycznie głosowaliśmy nie dalej jak na ostatniej sesji skład komisji, skład komisji rewizyjnej i my byliśmy jako wnioskodawcy 10 radnych zwiększyliśmy komisję o kolejnych członków. Pan starosta wystąpił, powiedział, że jeżeli tak, to ja chcę kolejnego radnego na członka. I tego nie uwzględniliśmy. Czyli głosowaliśmy faktycznie nie blokowo, tylko proszę. Głosowaliśmy na osoby. Pani mecenas, no pani więc już pani to mecenas, proszę tutaj proszę. Trzymać się jakichś standardów, bo faktycznie robi się z tego straszny pani mecenas, bałagan. Bardzo proszę, krótko już. Przechodzimy do głosowania zaraz. Ja tylko krótko chciałam się odnieść, że sytuacja wyglądała tak, że owszem, pan starosta zgłosił się i zaproponował, ale od razu go wycofał. Trwało to dosłownie z 30 sekund. Nie. Trwało to dosłownie 30 sekund. Pojawiła się przerwa. Uczestniczyłam w tym posiedzeniu Rady, więc pamiętam. Pojawiła się przerwa w związku z tym, że państwa uchwała zawierała liczne błędy. Trzeba było ją doprecyzować, doformalizować. I wówczas... To zapytam inaczej, jeżeli mogę. Przepraszam, może ja skończę. Dobrze. I dopiero wtedy, no niejako rozstrzygnęliśmy państwa wątpliwości, na które państwo przystaliście i nastąpiło głosowanie blokowe. Natomiast pan starosta faktycznie zaproponował kandydata, ale od razu go wycofał. Jest możliwość zweryfikowania tego, o ile mnie... No jeszcze nie mam takiej kiepskiej pamięci. Tak było, więc tutaj... Przepraszam za kolokwializm, proszę nie bałamucić, że inaczej było, bo pamiętam, pani, jest to możliwość dziękuję. Zweryfikowania. Dziękuję pani mecenas. Pan, jeszcze ad vocem, jeżeli mogę. Pan radny Wiesław Wojdon, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy państwo. Transmitowana jest ta sesja i myślę, że tą nową jakość mieszkańcy docenią teraz i właściwie że wyciągną z tego właściwe wnioski. No, tak, tak. Po to nas wybrali, żebyśmy tutaj pracowali, a nie to, żebyśmy przedstawiali jakieś własne, nowe, niewyimaginowane koncepcje. Państwa do takiego działania zobowiązują tytuły, na które się powołujecie i najwyższy czas, żeby się jakoś tutaj dostosować do tego i zacząć pracować dla dobra tego powiatu, a nie dla własnych tylko ambicji, interesów. I weźcie sobie to państwo do serca wszyscy, bo naprawdę to jest żenujące, co tutaj oglądamy. To jest naprawdę poniżej krytyki i społeczeństwo powinno to ocenić. Ani jeden z nas nie powinien się znaleźć w następnym samorządzie powiatowym, jeżeli tak podchodzimy do ludzkich spraw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i nie ma już, jest zgłoszenie, ale nie udzielam panu głosu. Zgłosił się ad vocem pan Jarosław Broda. Proszę podać przyczynę. Przewodniczący ma takie prawo. Wiem, że pytam o przyczynę, panie przewodniczący. Wątek. Zamykam nie ten wątek. Nie ten zamykam wątek. Dyskusję w tym panie punkcie. Panie przewodniczący, proszę o głos jako radny. Pan radny... Proszę o głos. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Kiebała. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mógłby pan przeczytać listę tych zgłoszonych, bo już straciliśmy rachubę. Aha, dobrze. Bałagan zrobił. To jest tak, pan radny tak. Rafał Bokota, pani radna Marzena Cielec, pani radna Anna Sroka, pan radny Sławomir Bezara, pan radny Witold Darłak, pan radny Józef Rojek, pan radny Wiesław Rygiel,
pan radny Jerzy Kiebała, pan radny Jarosław Broda, pan radny Marcin Świerat, pani radna Bernadeta Frysztak, pan radny Jerzy Niedzielski, pan radny Andrzej Bączkowski, pan radny Stanisław Wrona, pan radny Wiesław Wojton, pan radny Krzysztof Dziuba, pan radny Piotr Bała i pan radny Józef Gross. 18. No to jest błąd, panie przewodniczący. Pani Wioletta Czemarlik nie była wymieniona, więc zgłaszam ją niniejszym do... Nie była wymieniona, no. Nie była wymieniona, zgłaszam ją. Robicie państwo dyskusję, błąd, werbo. Zgłaszamy panią, panią Wiolettę Czemarlik do komisji. I proszę o poddanie pod głosowanie tego zestawienia. Dobrze. Dobra, proszę państwa. To niczego nie zmienia. Będzie 19 osób czy 18 na jedno wychodzi. I tak nie będzie kworum nigdy, jak zbierzemy komisję i tak. Zamykam poddanie pod głosowanie łącznie z tą dodatkową kandydatką. Poprosiłem go o głos, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę o głos. Proszę o głos. W jakiej sprawie? Dyskusji. W jakiej sprawie, proszę powiedzieć? To już nie jest pana kompetencja, w jakiej sprawie chce się... A w moje nie zamknęliśmy. Moja kompetencja. Proszę o głos. Chcę zapytać jeszcze raz o prawo... Proszę. Mogę? Proszę bardzo. Pani mecenas, czy możliwe jest, jeżeli w poprzednich głosowaniach kluby 10 radnych zgłosiło wniosek i uznała pani, że pan starosta nie może złożyć wniosku o dokoptowanie do komisji kolejnej osoby. Czy nie mamy tutaj adekwatnej sytuacji? Przecież wszystko widzieliśmy i kamery też widziały, że pan starosta zgłaszał swojego kandydata wtedy. A co było przyczyną tego od strony prawnej, jeżeli możemy? Proszę, brnijmy dalej w to. Proszę już, brnijmy w to dalej. Proszę już zakończyć. To są naprawdę kompetencje. Dziękuję pana Brodu. Nie poddajmy się. Głosowanie ma być blokowe i teraz przechodzimy do kolejnej komisji. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Nie, nie, nie. Do ochrony środowiska. Pan radny Stanisław Wrona się zgłosił. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rano. Chcę zgłosić kandydatów na prośbę kolegi radnego po przeciwnej stronie. W pierwszej kolejności. Tak, bo tak sobie życzy, także po prostu... Także, żeby mieli czas sobie przygotować, bo chodzą jakby mieli ogarek, nie wiem gdzie. Dziękuję serdecznie. Już podaję. Proszę bardzo. Pan Józef Rojek na członka. Pan Stanisław Wrona na członka. Starosta Witold Darłak na członka. Rafał Bokota na członka. I Sławomir Bezara na członka. Dziękuję. Zgłaszają poszczególne kluby, czy razem zgłaszacie? Ja się tu już zgłosiłem. Bo ja już się nie bardzo pogubiłem się w tym, bo najpierw jeden klub zgłasza swoich kandydatów i z drugiego klubu, potem... Panie przewodniczący, pan się nie może gubić, pan musi kontrolować to wszystko. Ale powolutku dojdziemy do ładu. Ale pan pamięta, jakie przepisy zacytowałem ze statutu? Tak. No. Że radny zabiera głos, jeśli przewodniczący Rady Powiatu udzieli mu głosu, a pan tak wskakuje każdemu, wszędzie, z każdym tematem rzuca pan stąd, ni owo, nie wiadomo co. Niech pan się opanuje. Ja muszę reagować, bo inaczej to by pan tutaj nie wiadomo co zrobił tu na tej sali. To już są niekontrolowane takie zachowania. Pan radny Józef Drost, proszę bardzo. Panie przewodniczący,
panie starosto, szanowni radni. W imieniu klubu Samorząd i Gospodarka chciałbym złożyć następujące osoby. Pani Wioletta Czemarnik, Marzena Cielec, Wiesław Rygiel. Oczywiście również pytam, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu tej komisji. Tak, tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. I kolejny klub. W imieniu klubu Porozumienie Samorządowe zgłaszam kandydaturę pana Piotra Bały, pana Jerzego Niedzielskiego. Osiemnaście. Nie, ja naliczyłem. Proszę? Jako radny niezależny zgłaszam panią Bernadetę Frysztak i siebie. Jest już komisja. Zgłosiliście mnie, koledzy, bo nie wiem, ale zgłosiliście mnie, tak? Pan nie pamięta nawet, że pan był w tej komisji już wcześniej. No. Panie mecenasie, zgłaszając te osoby, prosiłem o wyrażenie zgody. Ja mam 18. Co jeszcze? No, czytajmy może, panie przewodniczący, bo się mówi. Proszę? No to teraz było dodatkowo zgłoszone. Zgłosiłem panią Bernadetę Frysztak, panie przewodniczący. No dobrze, skonfrontujemy te listy. Pan radny Krzysztof Dziuba, pan... Zasłużyliście się. Pan radny Józef Drozd, pan radny Jerzy Kiebała, pan radny Marcin Świerat, pan... Ciszej. Pani radna Anna Sroka, pan radny Wiesław Wojdom, pan radny Jarosław Broda, pan radny Andrzej Bączkowski, Józef Rojek, pan radny Stanisław Wrona, pan radny Witold Darłak, pan radny Rafał Bokota, pan radny Sławomir Bezara, pani radna Wioletta Czemarnik, pani radna Marzena Cielec, pan radny Wiesław Rygiel, pan radny Piotr Bała, pan radny Jerzy Niedzielski, pani radna Bernadeta Frysztak. Tak, zgadza się? No to 19. Zaraz. Zgadza się. Czy jeszcze ktoś tu zechciał? Pan? Czy pan tu się zgłosił? Nie, to wcześniej było, tak? Pan starosta Witold Darłak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się teraz zwrócić nie do Wysokiej Rady, tylko do mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Tych, którzy w wyborach samorządowych oddali na nas głos. Szanowni mieszkańcy, czy waszym zdaniem, to takie pytanie oczywiście retoryczne, czy waszym zdaniem opozycja, która teraz, dzisiaj specjalnie w formie nadzwyczajnej sesji zwołała posiedzenie Rady tylko po to, żeby zasiać destrukcję i chaos w pracy Rady, dba o wasze interesy, czy raczej chce destabilizacji? Pytanie retoryczne. Natomiast, szanowni państwo, jak wy sobie wyobrażacie pracę komisji w pełnym składzie Rady, jeżeli przy 5- czy 7-osobowych komisjach często bywało, że nie było kworum? Szanowni państwo, jeżeli będzie taka sytuacja, i mówię tu dzisiaj głośno i wyraźnie, i zwracam się do opozycji, za porządkiem wszystkich, renegatów też, jeżeli doprowadzicie do sytuacji, że nie będzie mogła się zebrać komisja i obradować, natychmiast taką rzecz zgłaszam do wojewody i do prokuratury. Tą samą drogą, którą wyście podjęli i wyście sprowokowali przy różnych poprzednich akcjach. Szanowni państwo, opanujcie, ja już nie wiem, czy mam apelować do was, czy mam nie apelować.
To jest po prostu jeden wielki cyrk, żenada, to co tutaj koledzy z naszego klubu mówią. Poniżej jakiegokolwiek poziomu doprowadziliście do sytuacji, że mi wstyd, po prostu wstyd mi za was, radnych w opozycji. Wstyd mi za was i proszę mieszkańców o to, aby osądzili, co ta opozycja razem z tą dwójką jako wydziwia. Mieszkaniec wypowiadam się w imieniu mieszkańców. Proszę odebrać głos temu. Jestem mieszkańcem. Niezdyscyplinowanemu radnemu. Jestem mieszkańcem, panie starosto. Zadał pan szanowni pytanie państwo, mieszkańcom. Szanowni państwo. Jako mieszkaniec uważam, że to pan zaczął tą destrukcję. Dziękuję. Panie radny, nikt panu nie udzielił na razie głosu. Proszę posłuchać, co ma do powiedzenia starosta. Szanowni państwo, ja już bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się zgorszeni tą dzisiejszą sesją, trybem zwołania, poziomem dyskusji i działaniami, które tutaj dzisiaj opozycja podjęła. Z całego serca przepraszam wszystkich mieszkańców powiatu za ten cyrk, za tą hucpę, którą tutaj dzisiaj opozycja, kierując się dobrem tego samorządu i chęcią, w cudzysłowie, pomocy zarządowi, pracy zarządu, bo oczywiście zarządu odwołać nie mogą, bo nie mają takiej siły, za to, co oni tutaj dzisiaj próbują zrobić. Szanowni mieszkańcy, przepraszam was serdecznie za to, co tutaj dzisiaj zobaczyliście i jak poczuliście się zgorszeni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja bym bardzo prosił o odczytanie wszystkich kandydatur. Już nie róbmy tych cyrków z wypowiedziami. Pan starosta usiłuje mniejszością uzyskać większość. Panie starosto, niech pan dalej próbuje, ale mniejszość nie przegłosowuje większości i panu się pewnie to nie uda. Więc te expose płomienne, to szkoda, to nie na temat, to nie w tym miejscu. Przejdźmy do meritum sprawy. Rozumiem, że 19 jest zgłoszona i prosiłbym o konkretny wniosek. Komisję skrutacyjną niech rozpocznie pracę i podejmijmy ale czynności. No to wybierzmy komisję skrutacyjną, bardzo proszę. Ale to nie jest głosowanie jawne. Dobrze, to bez jawnego w takim razie, dziękuję. Przepraszam za błąd. W każdym razie zróbmy głosowanie. No chwileczkę. Jeszcze pan starosta Witold Darłak zgłasza się z wnioskiem formalnym, tak? I pan wiceprzewodniczący Rady Jerzy Kiebała, proszę bardzo. Bardzo spokojnie będę mówił, panie kolego radny Wrona. Panie starosto, opozycja to jest grupa, która ma mniejszość w Radzie, tak? Dzisiejsze głosowania chyba pokazują coś innego, więc nie wiem, za kogo pan przepraszał. I tutaj też kieruję apel do tych, którzy nas oglądają, żeby naprawdę racjonalnie wyciągnęli wnioski z tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to nie pozostaje mi nic jednego, jak poddać pod głosowanie. No jeszcze raz pewnie muszę przeczytać składy tej komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Odwrotnie, bo pewnie w takiej kolejności myśmy procedowali. Komisja Budżetu, Finansów i Promocji. Pan radny Rafał Bokota, pani radna Marzena Cielec, pani radna Anna Sroka, pan radny Sławomir Bezara, pan radny Witold Darłak, pan radny Józef Rojek, pan radny Wiesław Rygiel, pan radny Jerzy Kiebała, pan radny Jarosław Broda, pan radny Marcin Świerat, pani radna Bernadeta Frysztak, pan radny Jerzy Niedzielski, pan radny Andrzej Bączkowski, pan radny Stanisław Wrona, pan radny Wiesław Wojdon, pan radny Krzysztof Dziuba, pan radny Piotr Bała, pan radny Józef Drost i Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Tak? A tak, 19, zgadza się. Tak. Dobra, już jest tak jak trzeba. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, pan radny Krzysztof Dziuba, pan radny Józef Drost, pan radny Jerzy Kiebała, pan radny Marcin Świerat, pani radna Anna Sroka, pan radny Wiesław Wojdon, pan radny Jarosław Broda, pan radny
Andrzej Bączkowski, radny Józef Rojek, pan radny Stanisław Wrona, pan radny Witold Darłak, pan radny Rafał Bokota, pan radny Sławomir Bezara, pani radna Wioletta Czemarnik, pani radna Marzena Cielec, pan radny Wiesław Rygiel, pan radny Piotr Bała, pan radny Jerzy Niedzielski, pani radna Bernadeta Frysztak. Jest komplet, ona się chyba zgadza. Proszę Państwa, no to będziemy głosować teraz blokowo nad składem tych komisji. Nie, nie, blokowo. Jeszcze nie wszyscy. Za 10, odczytuję wynik głosowania, za 10, przeciw 9, wstrzymujących się 0, brak głosu 0, nieobecnych osób 0. Stwierdzam, że skład komisji został przyjęty. Nie, to głosowanie niczego jeszcze nie oznacza, prawda? 9 być może chciało pozostawić komisję na dotychczasowym składzie. I to byłoby racjonalne, natomiast... I proszę Państwa, czy pani mecenas jeszcze tutaj, zanim, bo jest przerwa, prawda, zaplanowana, porządku obrad, który zgłosiła grupa radnych we wniosku. Proszę Szanowni bardzo. Państwo, jeszcze jedna kwestia, o której chciałam tutaj wspomnieć, mianowicie faktycznie została przez Państwa jako wnioskodawców zaproponowana przerwa na posiedzenia komisji i ukonstytuowanie się nowych składów Komisji Budżetu, Finansów i Promocji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Niemniej jednak zgodnie z naszym obowiązującym statutem, mianowicie paragraf 39, przewodniczący komisji kieruje jej pracami, w szczególności ustala terminy i porządek posiedzeń, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów, zwołuje posiedzenia komisji, kieruje obradami komisji. Zdaniem tutaj Zespołu Obsługi Prawnej to do przewodniczących komisji należy inicjatywa w tym zakresie, a nie do wnioskodawców. Dziękuję. Poprosiłem o głos. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Wiesław. Pani mecenas, jakby pani przeczytała ciąg dalszy statutu, znalazłaby pani, że 1/3 radnych może wnioskować o komisję. To jest tam taki zapis. Otóż w imieniu tej 1/3 i w oparciu o wniosek sesyjny, bo my jesteśmy organizatorem sesji, wnioskuję o te 2 posiedzenia komisji, bo 1/3 to jest wystarczająca liczba, żeby zawnioskować posiedzenie komisji. Więc wnioskujemy o to posiedzenie komisji dzisiaj, teraz, żeby stało się zadośćporządkowi obrad Rady, a Rada przyjęła ten porządek i Rada jest organem nadrzędnym nad komisją. Chyba pani tego nie zaprzeczy. Więc Rada postanowiła, że ten porządek jest przyjęty i te posiedzenia mają się odbyć. Więc dodatkowo wspieramy to wnioskami radnych, co najmniej 1/3, bo mamy tam większość, czyli 10-9, o zorganizowanie tych posiedzeń teraz, tu i ukonstytuowanie się zgodnie z przyjętym przez Radę, zgodnie przez całą Radę porządkiem obrad i zgodnie ze statutem. Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pani mecenas, bardzo tak, proszę. Tak, tylko jedna kwestia. Owszem, ma pan, jak najbardziej ma pan rację co do tego, w jaki sposób i na czyj wniosek może zwołać się komisja. Niemniej jednak jest to pewnego rodzaju nowum i moim zdaniem nie jest to do końca zgodne z prawem, ażeby przerywać posiedzenie Rady tylko po to, żeby się zwołała komisja. Tym bardziej, że trwa sesja Rady Powiatu. No. Przyjęliśmy ten porządek, pani mecenas, pani tego nie kwestionowała przed chwilą. Przyjęliśmy ten porządek, pani nie kwestionowała przy głosowaniu, wszystko było okej. Teraz się zrobiły wstąpy? Dlaczego?
Dla mnie to jest pewnego rodzaju nowum i przyznam szczerze, że nawet chyba nie znam takiego przypadku w historii żadnej sesji Rady Powiatu, a przynajmniej nie jest on mi wiadomy, żeby się zwoływała, żeby była tworzona przerwa, zwoływała się komisja. Więc... Wielokrotnie się to zdarzało, więc znamy takie przypadki. Proszę bardzo. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan radny Jerzy Kieba. Ja chciałem przypomnieć jedną z takich ostatnich komisji, którą żeśmy tak ad hoc zwoływali, jak przekazywaliśmy budynek po, to było nie ośrodek zdrowia, czy w Ostrowie, w Kamionce bodajże, w Kamionce i była sesja w czasie, w trakcie trwania sesji było to ad hoc zwołane, więc ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód do tego, albo mówienie, że to jakieś tutaj procedujemy, jakieś, nie wiem, nadzwyczajne rzeczy. No, troszeczkę wymagamy chyba takiego, nie wiem, no, wydaje mi się, obiektywizmu i profesjonalizmu w tym, co się tutaj przedstawia. Dziękuję bardzo, proszę państwa, ale niemniej jednak do przewodniczących ja tutaj kieruję się tutaj pewnymi podpowiedziami prawnymi. Do przewodniczących komisji należy zwołanie posiedzenia poszczególnych komisji. Wnioskodawca nie może o tym decydować. Jest to zapis paragrafu 39 ust. 1 Statutu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, to jest Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019. Zarządzam 10-minutową przerwę. Destrukcja czy działanie? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no, na dzisiaj nie widzę takiej potrzeby. Na najbliższej komisji można spokojnie procedować dalej. To nie jest nic ważnego, bo... Konstytuowanie? To nie są sprawy budżetowe, żebym ja dzisiaj zwołał. Konstytuowanie jest komisji? No komisja jest powołana przez Radę Powiatu. No. Robicie państwo... Chwilą głosowaliście za zmianą... Szanowni państwo, dzisiaj nie ma, kwestie budżetowe były przed sesją omawiane.
Wznawiam. No ktoś sobie żarty robi, a nie. Ale no mamy kworum i możemy podjąć. Możemy. Tak. Wznawiam obrady po przerwie. I przystępuję do procedowania dwóch uchwał dodatkowych, które zostały zgłoszone wcześniej. Kworum, tak. Sprawdzam kworum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób nieobecnych. Nie będzie, tak? Tu nie będzie dwóch też. Tu nie będzie. No to dobrze, no to mamy kworum. Sześć osób nieobecnych. Pięć osób nieobecnych. Dobrze, stwierdzam, że możemy podjąć dwie dodatkowe uchwały. Pierwsza uchwała, która tam była pierwsza, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, pozbawienie kategorii drogi powiatowej. Tytułem wprowadzenia pani Marta Cesarz, dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedłożony projekt dotyczy pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi zlokalizowanego w miejscowości Ocieka i Blizna. Może odczytam treść tego projektu z uwagi na tryb procedowania. Uchwała Rady Powiatu, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz 6a ustęp 2 oraz 10 ustęp 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych w porozumieniu z Zarządem Województwa Podkarpackiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, Zarządu Powiatu Mieleckiego, Zarządu Powiatu Dębickiego, Strzyżowskiego, Rzeszowskiego i Wójta Gminy Ostrów. Rada Powiatu uchwali, co następuje. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę numer 1325R Poręby Kupińskie Blizna Leszcze Przedbusz przebiegającą na terenie gminy Ostrów zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 2267/2 Obręb Ocieka oraz 2297 przepraszam Blizna o długości 782 metry. Pozbawienie tej kategorii nastąpi z mocą od 1 stycznia 2024 roku pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych. Jest to odcinek drogi, który w naszej ewidencji stanowi jeszcze drogę powiatową, natomiast własnościowo jest to już własność gminy Ostrów, działki, na której ta droga jest zlokalizowana. Łącznie droga ta ma 1,5 kilometra długości i skrzyżuje się z naszą drogą Wola Ociecka Blizna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, pan przewodniczący Krzysztof Dziuba, proszę bardzo. Stanowisko komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, w dniu dzisiejszym komisja obradowała i wydała pozytywną opinię przedstawionemu projektowi uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. Aha, kworum musimy sprawdzić, bo jest dodatkowa jedna osoba chyba. Sprawdzamy kworum.
wyświetla mi się tu pan radny Marcin Świerat, mi pokazuje, że nie potwierdzi. Jest, jest, ale tu u mnie się jeszcze, u mnie nie wyświetliło się, nie wiem dlaczego, bo jest dalej 5 tutaj u mnie nieobecnych, no. U mnie 14, dobra, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. O, teraz dopiero tu zaskoczyło u mnie. Odczytuję wynik głosowania: za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0, nieobecne 4 osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Tytułem wprowadzenia pan skarbnik powiatu Jacek Worowski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę blisko 4 700 000 zł. Na tą kwotę składają się w sumie dwa podstawowe zwiększenia, mianowicie kwota blisko 562 000 zł, które otrzymujemy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie zadania pod nazwą remont drogi powiatowej w miejscowości Gnojnica i Broniszów. Poza tym mamy tutaj zwiększenie subwencji ogólnej. W sumie jest to kwota około 4 100 000 i te środki przeznaczone są, tak jak już wcześniej przy wprowadzaniu powiedziałem, do oświaty w rozpisaniu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej, czyli tam technika, licea i tak dalej. I jest jeszcze trzy zmiany wynikające z wniosków kierowanych przez kierowników jednostek, to też przy okazji tam w ostatniej części uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Nie widzę zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Opinia komisji, tak. No właśnie. Wiem, że jest pozytywna, dlatego mi to jakoś uciekło. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Odczytuję wynik głosowania: 15 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, nieobecne 4 osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzę do kolejnego punktu, mianowicie punktu 10. Informacja zarządu o aktualnej sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem planowanego budżetu na 2024 rok i zadań inwestycyjnych. Pan starosta Witold Darłak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, odniosę się do punktu aktualnego, ale również do tego kolejnego, bo one się w pewnym sensie ze sobą wiążą. Chodzi o planowanie już budżetu na 2024 rok, więc pozwólcie, że razem obydwa te tematy przedstawię. Informuję, że zgodnie z artykułem 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Dziennik Urzędowy, pozycja 803, artykuł 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2023, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, został uchylony, czyli nie funkcjonuje. Zarząd jednostki nie ma już obowiązku przygotowywania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji finansowej powiatu została Państwu przedstawiona na sesji 52 Rady Powiatu w dniu 11 sierpnia, bo o taki punkt też Państwo wnioskowaliśmy. Pomimo tego, że powiat nie ma takiego obowiązku, o czym tutaj wtedy skarbnik wyraźnie informował, to jednak zrobił to na prośbę wnioskodawców, to jest grupy 8 osób. W związku z tym powtarzanie tego, co już zostało przekazane, mija się z jakimkolwiek sensem oraz jest stratą czasu. Jestem przekonany, że radni pomimo tak dużego zaangażowania w pracę nad rozwojem powiatu nie posiadają problemu z pamięcią i nie jest konieczne, aby co sesję powtarzać informacje, które już zostały zaprezentowane bardzo niedawno temu. Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada się skarbnikowi powiatu plany rzeczowe zadań oraz przewidywane nakłady na ich realizację dotyczące budżetu następnego roku. Następnie w terminie od 15 października do 15 listopada przygotowywany jest projekt uchwały budżetowej. W związku z powyższym niemożliwe jest przedstawienie planowanego budżetu na 2024 rok. Wobec faktu, że wnioskodawcy niniejszy punkt zgłosili jako informacja zarządu, a w kolejnym jest dyskusja, zamykam ten punkt i natomiast Szanowni Państwo, wyraźnie tutaj, jakby to ładnie określić, żeby znowu mnie nie posądzać o jakąś destrukcję. Uprzejmie proszę, aby szanowna część Rady zapoznała się z dokumentami, na podstawie których tworzony jest budżet, kto jest za niego odpowiedzialny, jakie są terminy do tworzenia tego budżetu i jaka jest procedura przyjmowania tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do dyskusji zgłasza się pan radny Wiesław Rygiel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc prace nad budżetem w wielu gminach już trwają od jakiegoś czasu. Już są analizowane dokumentacje, jakie są w posiadaniu samorządów, możliwości dofinansowania, ustala się zasady współpracy z tych samorządów z innymi samorządami. Powiaty próbują ustalać projekty porozumień z burmistrzami, wójtami. Po prostu prace trwają i dobrze. U nas one nie trwały, na wniosek grupy radnych, nie zarządu, dzisiaj siedzimy na sesji. Także proponujemy, żeby te prace rozpocząć. Do 15 zgłosimy formalnie wiele inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Oczywiście jak będą komisje unikały pracy, tak jak dzisiaj uciekli przewodniczący niektórych komisji i nie chcą podjąć pracy. No sami przewodniczący zostali, ale nie zdecydowali się na pracę komisji, nie pozwolili komisjom zasiąść i przeprowadzić pewnych ustaleń, no więc trudno. Tak wygląda destrukcja. Natomiast chciałbym kilka kwestii zasygnalizować. Panie starosto, 9 lat mija, odkąd pan został tutaj starostą. Przypomnę panu temat strategicznej drogi, która miała nam umożliwić skok cywilizacyjny powiatowi. Mówimy o łączniku autostradowym albo o zjeździe z autostrady alternatywnie. Żadna z tych inwestycji nie ruszyła. W innych powiatach one zostały wykonane. Nie wiem dlaczego u nas nie. To znaczy ja mam swoje przypuszczenia. Brak wsparcia z zewnątrz, ale i nieporadność zarządu. To są dwie główne przyczyny. Trzeciej nie widzę.
Więc nieporadność zarządu z jednej i brak wsparcia z drugiej. To jest jakby na pewno. I przypomnę Państwu, że łącznik to jest droga, która miała dać nam skok cywilizacyjny między Sędziszowem a Ropczycami. Zrobiliście Państwo połowę dokumentacyjnie. Okazało się, że źle. Nie skończyliście tego zezwoleniem. Następnie wpadliście w spiralę sporów sądowych z właścicielami, po czym dokumentacja trafiła na półkę, jest do wyrzucenia. Po drodze marszałek odebrał te 15 milionów, odebrał, nie odebrał, bo przyznał, ale nie wypłacił, bo nie miał na co, bo spartaczyliście robotę. A żeby jeszcze dobić te inwestycje, ostatecznie wydał pan później pozwolenia na budowę na trasie tej drogi. To jest dokonanie 9 lat. Ja powiem tak, że antygospodarz roku to panu się należy na pewno, bo na razie ani Regionalna Izba Obrachunkowa, ani nikt nie zajął się tą niegospodarnością, chociażby wyrzuceniem w błoto 300 tysięcy na dokumentację, no i zaprzepaszczaniem szans rozwojowych. Co z tematem zjazdu bądź łącznika, panie starosto? Pytam tu publicznie, bo 9 lat mija i pan tego nie zrealizował. Kolejna kwestia dotyczy kilku zadań inwestycyjnych. Nie chcę mówić o wszystkich, bo jest rozpoczęcie dopiero pracy nad budżetem. Ciąg dalszy budowy chodnika przy ulicy Witosa w Ropczycach. Czekamy na realizację. Kolejny etap przy ulicy Leśnej. Pamięta pan, panie starosto, jak pan oddał kilkaset tysięcy złotych, a nie przyjął pan pomocy burmistrza i nie wykonał pan tego odcinka chodnika do ulicy Borki Hechelskie. I mówiliśmy o tym na sesjach. Co z tym odcinkiem? Deklarował pan, że będzie go pan realizował. Chodnik w Niedźwiadzie, od drogi gminnej Niedźwiada-Budy w kierunku szkoły w Niedźwiadzie. Chociażby do tego łuku, do tego skrzyżowania nieszczęsnego, gdzie dzieci prawie rowem, prawie bez pobocza tam podążają rok w rok pieszo. Przebudowa drogi powiatowej Wyszyńskiego. Chodzi o drogę rowerową po lewej stronie od ulicy Wyszyńskiego. To gmina realizuje wejście w to współfinansowanie. Co z tym tematem? Kolejny etap chodnika Gnojnica-Wola, odcinek od boiska sportowego w kierunku Gnojnica-Podlas. Budowa kolejnego etapu chodnika Gnojnica-Dolna, odcinek w kierunku Góra Ropczycka. Modernizacja drogi Lubzina-Okonin wraz z budową chodnika. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lubzina-Brzezówka, ciąg dalszy od firmy Śnieżka w stronę Brzezówki. Czy wreszcie likwidacja osuwiska przy drodze powiatowej w miejscowości Mała. To są takie wywoławcze tematy. I jeszcze jeden wątek, tylko już kończę, panie przewodniczący, żeby nie przedłużać. Co z sytuacją finansową powiatu? Panie starosto, ja wiem, że pan robi briefingi, pan posądza kogoś o politykę, natomiast pan występuje z posłami i politykuje pan. Występuje pan w imieniu klubu i politykuje pan. I to są briefingi na okrągło. Nie wystąpił pan z informacją, co w ZOZ-ie, to ja panu powiem, co w ZOZ-ie. Przegrane ostatnio dwie rozprawy o dodatek covidowy. ZOZ będzie musiał zapłacić, bo nie wypłacał faktycznie należności personelowi. To jest raz. Co z wypłatami w przegranych sprawach z ratownikami medycznymi, które teraz są realizowane z odsetkami? Co z postępowaniem w sprawie minimalnych wynagrodzeń, gdzie ponad 30 pielęgniarek złożyło wniosek do prokuratury i sprawy toczą się w sądzie. Za chwilę trzeba będzie znowu płacić. Co z tymi kwestiami? W rezultacie końcowym, żeby się nie rozwodzić, mamy taki oto skutek dla pacjenta. Na internie brakuje pielęgniarek, panie starosto. Dziś, jeszcze kilka tygodni temu zapewniał pan, że mamy ich nadmiar. Dzisiaj ich brakuje. Na dyżurach na chirurgii był problem z obsadą pielęgniarki dyżurnej. Miała być jedna. Po wielkich interwencjach poprawiło się. Jak może jedna pielęgniarka być na oddziale i dyżurować skutecznie przy pacjentach? Nie może. Co się dzieje z nocną pomocą świąteczną w Ropczycach? Był zawsze lekarz i pielęgniarka, dzisiaj jest tylko pielęgniarka. Co to za pomoc medyczna w trudnych przypadkach? Panie starosto, nie płacicie od maja należności publiczno-prawnych do ZUS-u, z ZOS-u. W związku z tym w przypadku przedsiębiorstw to jest widmo plajty. Tutaj są porozumienia, ale jest problem. Co z wypłatami socjalnymi dla pracowników ZOS-u? Wiem, że z tym jest ogromny problem. Po prostu tych problemów jest ogrom.
a pan, że tak powiem, składa zawiadomienie o akcję sprzątanie świata do prokuratury, bo były zabawy przy pomocy środków publicznych i z alkoholem, jak pan prawdopodobnie wie. Organizuje pan jakieś pościgi za lisami, robi pan briefingi polityczne, a destrukcja trwa. Destrukcja trwa. Więc bardzo proszę, żeby pan się poważnie zabrał do pracy. W tych komisjach trzeba szybko podjąć pewne działania i ZOS jest takim pierwszym przykładem, takim terenem, gdzie brakuje bardzo środków i może się to odbić bardzo nieciekawie na pacjentach. Także proszę o wzięcie pod uwagę tych kierunkowych haseł przy budżecie. Będziemy się o nie dopytywać i będziemy dopingować, żeby te problemy inwestycyjne i problemy funkcjonowania ZOS-u bieżące rozwiązywać. Dziękuję. Dziękuję. I zgłasza się pan radny Marcin Świerak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja też jestem trochę zdziwiony, że pan starosta dzisiaj mówi, że do budżetu już nie można nic tam zgłaszać. Czy chciałbym tutaj zasugerować, że do 15 zawsze września żeśmy to mogli robić jako radni. I ja też tutaj jako mieszkaniec i radny z gminy Wielopole Skrzyńskie mam zamiar to zrobić i na piśmie, dlatego że po prostu jest zrobiony projekt na chodnik w Nawsiu, który zresztą była komisja tutaj, która stwierdziła, że jest to bardzo potrzebne przy drodze ruchliwej i czekamy na to, żeby zaczęła się w ogóle ta inwestycja. Miał to być chodnik robiony jeszcze w tym roku. Pan w tym roku nie zrobił tego chodniku. Mam nadzieję, że choć część się znajdzie w przyszłym budżecie, jak również chodnik z Wielopola w kierunku Brzezin, bo tam też jest gotowy projekt, czeka tylko na realizację. Więc panie starosto, tutaj ja już teraz to sugeruję ustnie, ale myślę, że to jak i tu większość chyba koleżanek i kolegów złożą to pisemnie. Druga rzecz, tak teraz tylko mi panie przewodniczący na myśl przyszła, że przed chwilą żeśmy się sprzeczali o jednego czy dwóch członków więcej w komisji, a jak państwo widzicie, na sali jest tyle radnych, ile jest. Więcej nie będę komentował. Dziękuję. Dziękuję. I kolejno wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan radny Jerzy Kiebała. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado. Ja myślę, że skład osobowy komisji, ktoś może mówić, że to jest hucpa polityczna i czy inna. To pokaże dopiero przyszłość, czy ta komisja naprawdę zacznie działać i my jako radni, nie wiem, bo tu według nomenklatury pana starosty jako opozycja, ale myślę, że w końcu zaistnieją nasze wnioski, które z niektórymi chodzimy już tutaj od początku tej kadencji. Mówię tutaj między innymi i o chodniku w Będziemyślu, bardzo ważnym chodniku w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Witosa, który wszyscy hołubią i chwalą się tym nowo powstałym dworcem kolejowym, no do którego w zasadzie nie ma chodnika tu od strony drogi 94. Myślę, że też tutaj zasygnalizował kolega Wiesław tematykę służby zdrowia i myślę, że tu też jakiś krok poszedł do przodu, że została przynajmniej z naszej strony podjęta uchwała dotycząca przejęcia tej szkoły, no ale myślę, że za tym powinny już jakiś projekt funkcjonalny, czy w dalszej mierze jakiś projekt na przebudowę tej szkoły i zaadoptowanie go pod potrzeby naszego lokalnego ZOZ-u. Ja jeszcze chciałbym zapytać, bo tutaj tak pan starosta zaczął od takiego wywodu, że tam nie do końca zrozumiałem ten początek. Chodziło tu o zarząd, że nie jest w pełnym składzie, czy... Ja mam pytanie myślę tutaj do obsługi prawnej. Czy taka sytuacja bez urzędującego wicestarosty jest sytuacją zgodną z przepisami prawa, czy to czymś skutkuje? Czy jest jakiś czas, okres, w czasie którego nie ma tego wicestarosty i czy to może nieść jakieś inne konsekwencje prawne, łącznie nawet z jakimś, nie wiem, unieważnieniem uchwał, które zostały podejmowane w tym czasie. No prosiłbym o taką tutaj, myślę, może uspokojenie albo taką no, informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wiceprzewodniczący. Pani mecenas, proszę bardzo.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że zachęcam do zapoznania się z protokołem sesji, na której wszystko dokładnie wyjaśniałam. 11 sierpnia, kiedy tutaj byłam bombardowana przez co niektórych państwa, prowokowana, mimo wszystko odpowiedziałam na każde państwa pytania grzecznie, spokojnie i wyjaśniłam, w jakim składzie działa zarząd. Zarząd działa w sposób prawidłowy, jest pełny skład. Odsyłam do sesji z dnia 11 sierpnia. Bez wicestarosty. Odsyłam do poprzedniego protokołu z 11 sierpnia. Ustawa tak stanowi, że jest wicestarosta. Ale jest etatowy członek zarządu. Tutaj jakby wypełnia tą lukę wicestarosty. Dziękuję bardzo pani mecenas i pan radny Józef Drozd. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Chciałem niejako w uzupełnieniu zgłosić niektóre zadania, które parę chwil temu pan prezes Wiesiu zgłosił. Mianowicie nie sądzę, że to może umkło. Mam na uwadze przede wszystkim bardzo konieczny, niedługi odcinek chodnika w kierunku Paszczyny. Tam kilka lat temu był wypadek dosyć mocny taki. To nie jest kilkaset metrów. Prosiłbym to mieć na uwadze. Na ulicy Wyszyńskiego zrobiono chodnik. Została jeszcze końcówka na ulicy Sucharskiego, o które też bym prosił, żeby został wzięty pod uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I kolejno pan radny Jarosław Broda. Proszę bardzo. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie starosto. Ja też zgłaszam w końcu żeby jakieś inwestycje poczynić w gminie Iwierzyce. Oczywiście nie odwołam się do dżentelmeńskiego słowa pana starosty, bo pewno takiego nie ma, ale przy świadkach pan starosta rok temu, w momencie, kiedy wyszedłem z głosowania absolutoryjnego, po poproszeniu mnie, żeby wrócić na to głosowanie, pan starosta dał dżentelmeńskie słowo, że zostanie wykonany chodnik w Olimpowie, o który zabiegam od początku kadencji. To jest naprawdę bardzo ruchliwa droga. Z badań wynika, że ta droga ma największe natężenie ruchu w całym powiecie i tam naprawdę jest potrzebny chodnik. I wnoszę tutaj o to, żeby ten chodnik ująć w przyszłorocznym budżecie. Oczywiście droga Sielec-Olchowa-Klęczany też był wnioskowany, też był obiecany. Niestety nic z tego nie wyszło. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan starosta chce się jakoś tam odnieść? Czy są to wnioski, które zostaną po prostu przyjęte do rozważenia i w protokole na pewno będzie to... Panie przewodniczący, jeżeli można, szanowni państwo, no właśnie, czy nie można tak normalnie porozmawiać, podyskutować o inwestycjach, o tym, co jest dla mieszkańców ważne, tylko bić taką pianę, ale dobra, nie wracam. Szanowni państwo, cieszę się, że merytorycznie tutaj dyskutujemy o pewnych inwestycjach z punktu widzenia mieszkańców, myślę, że ważnych. Pewnie, że wiele by się chciało zrobić, natomiast no, doskonale też wiemy, że mamy ograniczone możliwości. Mogę zadeklarować tak, czy mogę poinformować szanowną tutaj radę, został ogłoszony, czy minął już termin składania wniosków do Polskiego Ładu, Funduszu Inwestycji Strategicznych. Mogę tutaj powiedzieć, że został złożony wniosek na część drogi, bo zetapowaliśmy tą drogę Lubzina-Okonin. Mam nadzieję, że ten wniosek przejdzie. Kolejny wniosek, to już chyba trzeci albo drugi na pewno, na część drogi w Górze Robczyckiej. Sama Góra Robczycka i ten odcinek drogi do drogi krajowej 94. Został również złożony wniosek na chodnik na ulicy Sucharskiego. Nie wiem, ile tam metrów, 650 czy jakoś tak.
700. I jestem po bardzo ciekawej rozmowie też tutaj, dziękuję Rafałowi Bokocie za zaangażowanie i za spowodowanie takiej sytuacji, że jestem po rozmowie z wójtem Wielopola i mam nadzieję, że uda się zrealizować kawałek chodnika w Nawsiu. Ten odcinek tam na zakręcie i w stronę Zawadki. No niestety nie udało się złożyć wniosku na chodnik Będziemyślu. Będzie musiał poczekać pewnie do przyszłego roku. Ja to nie będę robił dla pana radnego Kiebały, tylko dla mieszkańców Będziemyśla. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Mam nadzieję. I super, to wtedy wyjdzie pan na gościa. Wtedy. Tak jest, tak jest. Natomiast też chcę poinformować, że będziemy realizować parking w Niedźwiadzie. Tutaj jest porozumienie z gminą Robczyce na współfinansowanie tego zadania. Dwie duże inwestycje chodnikowe w gminie Ostrów. To wszystko to mówię, co jest już, jakby to powiedzieć, pewne, że będzie się działo, że będzie miało miejsce. Będzie jakiś odcinek chodnika w gminie Iwierzyce. Nie wiem, wójt się miał określić, który odcinek będzie robiony. I może być tak, szanowni państwo, że sporo z tych inwestycji możemy nie zdążyć z realizacją w tym roku. To mówię uczciwie już teraz. 1 września, przepraszam, dzisiaj 1 wrzesień. Takie inwestycje, na które dostaniemy dofinansowanie, pamiętajmy, że mamy rok wyborów i różne nadzwyczajne rzeczy się zdarzają, cuda finansowe i mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia z Polskiego Ładu będą jeszcze przed wyborami i będziemy mogli te inwestycje, na które wnioskujemy. Aha, jeszcze jeden bardzo ważny, no tutaj kurczę, bym zapomniał, bo Wiesiu Wojdon wyszedł i jakby patrząc nie zauważyłem jego tematu, bo bardzo mocno optował i mam nadzieję, że też uda się. Trzeci wniosek do Polskiego Ładu złożyliśmy na modernizację sieci teleinformatycznej. Przepraszam, nie wiem, czy dokładnie powiem, sieci teleinformatycznej w ZOZ-ie naszym. Tam jest wniosek złożony na bodaj 800 albo chyba, albo 800 albo 900. Jakaś to taka podobna kwota. Wcześniej jeszcze składaliśmy wniosek z Polskiego Ładu PGR na kolejny tam etap, bo zdaje się, że chyba 3 albo 4 etapy podzieliliśmy, drogę Lubzina-Okonin, jeszcze 4 miliony. Także w sumie złożone 2 wnioski na drogę Lubzina-Okonin na 4 miliony i na niespełna 2 miliony. Realizujemy w tej chwili też, no nie ma normalnej sesji, więc nie ma możliwości sprawozdania, ale będę robił briefingi i będę informował mieszkańców, co się dzieje w powiecie. Jest realizowana inwestycja w tej chwili na chodniku, o którym pan radny Drost pytał w Lubzinie, tylko nie pełny odcinek, niestety, tak, Lubzina w kierunku Paszczyny. Razem z odcinkiem, ostatnim odcinkiem drogi nieasfaltowej, to jest Borek Mały Kozodrza, te 650 metrów tam od wysypiska. I tym sposobem myślę, że ten odcinek drogi powiatowej, myślę o tym siutrowym odcinku, będzie, wszystko będzie razem połączone po prostu jedną dobrą drogą. Odnosząc się tutaj do tych, jakby to powiedzieć, dyżurnych tematów, które pan Wiesław Rygiel podnosi, powiem tak. Nie my jesteśmy inwestorem budowy węzła autostradowego w Ostrowie, ale na bieżąco w temacie staram się oczywiście być. Różne kontakty, różne rozmowy, różne informacje. Więc tutaj ten termin zakończenia inwestycji w 2027 roku jest ciągle podtrzymywany. Troszkę teraz te prace przyspieszyły i mam nadzieję, że one wkrótce będą już takie, jakby to powiedzieć, może i widoczne w terenie.
Jest też bardzo dobra informacja i tutaj cieszę się, że wspólnie z radnymi gminnymi w gminie Robczyce ta inwestycja i mam nadzieję wkrótce inwestycja, ale już taka pewna deklaracja, był tu temat, żeby podnieść sprawę związaną z dworcem kolejowym w Robczycach. Więc temat ruszył z miejsca. Obiecałem Państwu, że różne działania podejmiemy, oficjalne, nieoficjalne. Takie działania zostały podjęte. Jest deklaracja, że modernizacja tego dworca kolejowego w Robczycach będzie. Natomiast, Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosił, jeżeli Wam to nie zrobi kłopotu ani problemu, oczywiście możecie to zrobić w takiej formie jak dzisiaj, ale jeżeli nie sprawi Wam to kłopotu i zapiszecie te wszystkie postulaty na papierze, będzie mi się łatwiej do wszystkich odnieść. Była fajna, jakby to powiedzieć, tutaj przyjęty zwyczaj, że te wnioski bywały składane w formie dokumentu przez poszczególne kluby. No zachowajmy jakąś taką dobrą tradycję, nie zapisano w niczym i spróbujmy tak to zorganizować. Oczywiście będziemy się do tego odnosić, będziemy próbować starać się wprowadzać te inwestycje, na które nas będzie stać, które będą miały realną szansę realizacji. Pamiętajmy też o tym, że jest sytuacja taka, że już są zapowiedzi zmiany najniższego wynagrodzenia na przyszły rok. Na pewno trzeba będzie to uwzględnić, więc żeby to nie zabrzmiało bardzo podwyżki, ale powiedzmy, można to tak nazwać, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników też trzeba będzie uwzględnić. I prosiłbym też, żeby mam nadzieję, że te komisje będą jakoś funkcjonować, choć na razie tego nie widzę, powiem szczerze, ale mam nadzieję i będziemy procedować normalnie budżet. Mam nadzieję, że dojdzie do uchwalenia tego budżetu, choć mówię tutaj dzisiaj głośno, oficjalnie, mam pewne obawy, ale co byście tu nie wyprawiali, mam nadzieję, że jednak ten samorząd będzie dalej funkcjonował i nawet te próby różne takiej destabilizacji nie zahamują pracy tutaj zarządu. Dziękuję przy okazji koledze Andrzejowi, koledze Sławkowi, nie ma Sławka Bezary, za tą bardzo merytoryczną pracę. Normalnie zarząd funkcjonuje, staramy się co tydzień spotykać, uchwały podejmować, działamy. Przy okazji też dziękuję, żeście przyjęli i że przegłosowaliśmy te dwie uchwały, które dzisiaj tutaj były wprowadzone na moją prośbę, na mój wniosek. To są ważne rzeczy, dlatego że i teraz powiem tak trochę samolubnie, będzie remontowana droga Gnojnica-Broniszów i wprowadzenie dzisiaj tej uchwały umożliwia ogłoszenie, przetarg już ogłoszony, ale rozstrzygnięcie tego przetargu i podpisanie umowy i mam nadzieję, że też to akurat remont, czyli nie do końca można to nazwać inwestycją, również będzie zrealizowane. Co do innych wnioskowanych tutaj, mówię, jeżeli mogę, proszę o to, żeby spisać te wszystkie wnioski na papier, złożyć w odpowiednim czasie, bo pamiętajmy, te terminy nas obligują do pewnych zachowań i będziemy się do tych wniosków jakby odnosić, próbować je zapisywać i starać się zrealizować. Taka moja prośba i taki apel, żebyśmy tego całego naszego dorobku z tej kadencji przez jakieś dziwne sytuacje po prostu nie zaprzepaścili na koniec tej kadencji. Apeluję o to do Państwa, proszę o to, zachowajmy się jakoś w miarę kulturalnie i starajmy się jakoś merytorycznie, konstruktywnie działać tak, żeby rzeczywiście te wszystkie plany, te wszystkie działania, które jeszcze są do zrealizowania, żeby się udało zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejno zgłoszenia są. Pan radny ad vocem Jarosław Broda, proszę bardzo. Jeszcze raz. Szanowna Rado, Panie Starosto,
Czyli rozumiem, że na próżno szukać u pana dżentelmeńskiego słowa. Obiecał pan to przy świadkach, że będzie zrobiony chodnik w Olimpowie, a pan na to jakimś mętnym tekstem, że pan wójt coś, to że co, wójt ma za pana chodnik w Olimpowie zrobić? Nie rozumiem tego. Obiecał pan, dał pan dżentelmeńskie słowo i będę o to walczył, bo reprezentuję gminę Iwierzyce. W ogóle mam wrażenie, panie starosto, w tych pana tutaj zapowiedziach, tych inwestycji, sporo ich pan wymienił, ale żadnej w gminie Iwierzyce. Czy gmina Iwierzyce nadal ma funkcjonować poza starostwem? Bo to są bardzo gładkie słówka, tak, państwo zachowujcie się, tak, bądźcie kulturalni, pan tą kulturę oczywiście reprezentuje na pierwszym miejscu. Natomiast niestety to jest właśnie rozczarowujące, panie starosto. Daje pan słowo, ale pana słowo nic nie warte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejno pan radny Piotr Bała. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, cieszę się, że troszeczkę emocje opadły, zaczynamy normalnie rozmawiać. Odnoszę się do kilku kwestii. Najpierw do spraw budżetowych. Kolega Jurek wymienił kilka. Nie będziemy tego wymieniać w kolejnych ościennych miejscowościach, wsiak, mówię o gminie. Złożymy pismo w terminie. Na pewno chciałbym uspokoić pana starostę, bo mówi pan cały czas o destrukcji, że to będziemy robić za dymę. Nie chcę jakichś innych słów takich dosadnych użyć, ale to już było kilka razy tu powiedziane. Myślę, że mogę powiedzieć za wszystkich państwa tutaj, że raczej będziemy starać się być konstruktywni, merytoryczni i rzetelni. Czy nam się uda współpracować? To się zobaczy, bo... Do tanka trzeba mówić. Dokładnie tak. Jurek wybrał mi to słowo. Także ja jestem pełen nadziei. Czas pokaże. Ale tak jak mówię, wola musi być dwóch stron. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. W związku z tym przechodzę do punktu 12. Zamykam 54. sesję Rady Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego.